Dobry wieczór, witam serdecznie wszystkich, których bardzo licznie zebrali się tutaj u nas, przed nami na żywo podczas 33. Forum Ekonomicznego w Karpaczu. My jesteśmy tutaj obecnie na Forum Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji. Witam publiczność także zebraną na żywo na Twitchu, oraz także tych, którzy włączyli nas dopiero po jakimś czasie na YouTubie. Witam czwórkę naszych szanownych uczestników po mojej lewej, po mojej prawej stronie, którzy przez kilka następnych godzin przyjmą na siebie wyjątkowe role zarówno graczy RPG, a dokładniej będą graczami w grze fabularnej i wspólnie ze mną stworzą widowisko dla waszej wyobraźni. Chciałbym nas przedstawić. Proszę Państwa, główna specjalistka w Wydziale Współpracy Międzynarodowej w obszarze cyberbezpieczeństwa Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji Magdalena Zaniewicz. Dzień dobry. Dyrektor naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowego Instytutu Badawczego, dr inżynier Radosław Nielek. Od CSIRT, MON, CIRT. CSIRT. CIRT i Dowództwa Komponentów Wojsk Cyberprzestrzeni, pułkownik Paweł Doniec. I zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Cyfryzacji, Marcin Wysocki. Ja nazywam się Michał Bańka i mam przyjemność być dzisiejszego wieczoru mistrzem gry prowadzącym dzisiejszą rozgrywkę RPG, czyli Role Playing Games z angielskiego, albo po polsku najczęściej mówione jako gra fabularna. Zajmuję się tym 25 lat, prowadzę tym samym od ponad dekady największy kanał w Polsce właśnie o grach wyobraźni o nazwie Baniak Baniaka. To, czego doświadczycie tutaj, to jest to wciąż mało znany, ale coraz popularniejszy rodzaj rozrywki, którą każdy może przeprowadzić u siebie w domu, z rodziną albo przyjaciółmi. Jedna osoba, dzisiaj to będę ja, bierze na siebie rolę mistrza gry, przygotowuje scenariusz wcześniej, a reszta uczestników, to może być nawet jedna osoba, ale może być te cztery jak dzisiaj, a reszta wciela się w bohaterów, którzy przeżyją wyjątkową przygodę. Gracze wiedzą, kogo będą odgrywali, ale nie znają scenariusza, więc będą improwizowali reakcję na to, co będzie niosła fabuła. Ja mam scenariusz, ale to jest właściwie tylko szkielet. Nie wiem, jak gracze będą reagowali na to, co się będzie działo podczas scenariusza, więc ja też muszę improwizować, zmieniać treść, dopasowywać do ich poczynań i pomysłów, które często bywają naprawdę niesamowite. Przyświeca nam jednak jeden główny cel, mianowicie dobra zabawa, nasza, no i też wasza jako odbiorców, słuchaczy i widzów. Wszystkie tożsamości, miejsca, wydarzenia i nazwy z przygody są absolutnie fikcyjne. Podobieństwo do osób prawdziwych jest przypadkowa. Przyświeca nam idea dobrej zabawy. Celem nie jest absolutnie urażenie kogokolwiek. Podczas przygotowania oprawy graficznej korzystaliśmy z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Triggerami sesji są nacisk polityczny, mogą się pojawić wulgaryzmy, ale zaznaczam, w odgrywanych postaciach, broń palna albo walka, może rany. A teraz pozwólcie Państwo, że przeniesiemy się wyobraźnią do zupełnie innego świata, do dystopijnej wizji naszego kraju. Rok 1989 nie przyniósł upadku komunizmu. W latach 80. partia rządząca z sukcesem stłumiła podziemną opozycję i nie doszło do zwycięstwa Solidarności. Nie odbyły się wolne wybory, nie ustanowiono rządu demokratycznego. Polska Rzeczpospolita Ludowa trwała w najlepsze. Rosła w siłę, rozwijała się ekonomicznie, rozwarstwiała społecznie, dominowała propagandowo, aż weszła w końcu w erę cyfryzacji i komputeryzacji, ale nie do końca tak, jak my moglibyśmy sobie teraz to wyobrazić. Technologia w dużej mierze wciąż, mimo że prawie 100 lat do przodu, wciąż oparta jest o fale radiotelewizyjne, transport o benzynę i ropę, a kultura o papier. Wszystko w czerwonym cieniu komunizmu, w ramionach wschodu, szczerząc zęby na wyprzedzający ją splugawiony zachód. Przez 100 lat nikomu i niczemu nie udało się obalić komunizmu w Polsce. Przetrwał wszystko.
pandemię w 2019 i 2031, załamanie walutowe i upadek banków centralnych w 2045, suszę słoneczną w 58, powodzie oceaniczne w 2070, nawet kryzys energetyczny w 73, który niemalże rządy całego świata doprowadził do kapitulacji. Żadna katastrofa, ruch społeczny, deficyt, trzęsienie ziemi, gradobicie czy koklusz nie były w stanie obalić komunizmu we wschodniej Europie. Mamy rok 2089 w cybernetycznej Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie partia rządząca PZPS, Polska Zjednoczona Partia Synergetyczna, włada każdym aspektem polskiego obywatela. Pozwólcie, że opowiem wam o tym mrocznym świecie, gdzie partia łączy człowieka z maszyną. Techniczna myśl radziecka poszła do przodu. Trzonem wciąż jest klasa robotnicza, która otrzymuje przydział biomechanicznych wszczepów. Pracownicy sektorów strategicznych, jak górnictwo, przemysł ciężki, budownictwo, są wzmacniani wszczepami zwiększającymi ich siłę i wytrzymałość. Program RoboCop wprowadzono celem wyrabiania wywindowanych norm produkcyjnych. Zdrowie robotników, fizyczne jak i psychiczne, jest ściśle monitorowane, przez co każde zmęczenie lub potencjalny spadek motywacji są automatycznie zgłaszane do centralnych systemów celem rehabilitacji albo korekty myśli. Powstała sieć nadzoru społecznego, czyli morze kamer, dronów i implantów monitorujących każdy ruch obywateli. Polacy posiadają podskórne identyfikatory geolokalizacyjne, którymi płacą za towary, usługi i podróże. Pozwala to partii także reagować na wszelkie zgromadzenia, te nielegalne oczywiście, lub nieposłuszeństwo. Te neuroimplanty otrzymuje się tuż po urodzeniu i przez lata zbierają dane pomagające w rozpoznawaniu talentów i predyspozycji zawodowych, celem oczywiście przydziału do najbardziej wydajnej pracy. Największe miasta Polski stały się istnymi molochami, ogromnymi centralami zarządzania państwem. Rozwarstwienie między miastem a wsią jeszcze bardziej stało się wyraźniejsze. Tak samo jak różnice między dzielnicami, chociażby w metropolii warszawskiej, gdzie centrum jest oddane w pełni władzy w ich sięgających smogowych chmur oświetlonych neonami wieżowcach. Natomiast inne dzielnice skryte w mroku szarości megablokowisk, gdzie mieszkają kontrolowani obywatele. Centralizacja zarządzania Polską nie ominęła także samej partii. Siedzibą PZPS jest znany wszystkim najwyższy budynek Warszawy, nazywany obecnie Centralnym Pałacem Strategii i Rozwoju lub zwyczajowo Pałacem Centralnym. Tam organizowane są zjazdy partii, tam obradują podkomisje, komisje i komitet centralny. Tam mieszczą się sekretariaty, biuro polityczne oraz biuro obecnego gabinetu oraz gabinet obecnego lidera Wojciecha Rózgielskiego. Wróćmy do zwykłych Polaków. Tylko szczęśliwy obywatel to pracowity obywatel. Dlatego państwo dba o kulturę, sport, rozrywkę i dostęp do technologii. Oczywiście ta dobra partia stworzyła RedNet z rosyjskiego radioelektronaja Doktryna, czyli centralnie kontrolowaną sieć informacyjną. To jedyne legalne źródło informacji, edukacji i rozrywki do odbierania w kineskopowych radiowizorach. Tam nadawane są programy edukacyjne dla dzieci, transmisje z obrad PZPS, przemówienia liderów, także wschodnich jak lider radziecki Nikt Brewniew. Relacje sportowe, nowinki ze świata, a dla zainteresowanych techników RedNet obsługuje się poprzez telegazetę. Partia nie jest taka zła, jak sama mówi o sobie. Pozwoliła wprowadzić nieco kultury z Zachodu, oczywiście zmienionej, chociażby dzieło Tolkiena, Hobbit, ma zarówno starych, jak i nowych bohaterów, jak Balin, Dwalin i Stalin. Natomiast w Gwiezdnych Wojnach pochodzący z klasy robotniczej młody rycerz Jedi Łukasz pomaga walczyć rebelii socjalistycznej z imperium kapitalistycznym dowodzonym przez złego Dartha Reagana. Dominuje w RedNecie jednak partyjny przekaz kulturalny. Dla dzieci obecnie jest puszczany 30-tysięczny jubileuszowy odcinek Smurfów, gdzie podobno niebiescy mieszkańcy lasu w końcu rozprawią się z okrutnym Gargamelem. Dzieci jeszcze oglądają kolejny sezon programu Beat Tik Tak oraz kontynuację domowego przedszkola o nazwie Wirtualna Akademia dla nastolatków. Dorośli oglądają teleturnieje, jak chociażby Nasz Zakład o osiągnięciach i inicjatywach w zakładach pracy oraz Koło Proletariatu, gdzie najbiedniejszy wygrany otrzymuje w nagrodę auto, lecz własność osobista jest przestępstwem, więc zwycięzca od razu idzie do więzienia. W
Spaja się Polakom, że we wszystkich dyscyplinach sportowych na olimpiadach kraje komunistyczne zawsze zajmują całe podium i dominują nad nic nieznaczącym Zachodem. Mamy zawsze złoto w także wirtualnych symulacjach walk, w rzucie wszczepem, biegach ideologicznych i oczywiście Tour de Pologne. Już przygotowujemy się do olimpiady zimowej 2090, która ma odbyć się w Karpaczu. Codzienne życie Polaka to praca, rozrywka przed radiowizorem, mieszkanie w megabloku i przejazdy autonomicznymi środkami transportu publicznego, na przykład tramwajami magnetycznymi. Ale zakupy to nie wybór. Jest to wyselekcjonowany zestaw produktów otrzymywanych w centrum dystrybucji żywieniowej Komuchomorek. Po zeskanowaniu implantu identyfikacyjnego obywatel otrzymuje od razu dany zestaw tygodniowego przydziału mięsa, słodyczy, alkoholu itd. adekwatnie do własnej pozycji społecznej, wypracowanych norm, wykonywanego zawodu i innych osiągnięć, więc wybór w zakupach jest bardzo znikomy. Partia zachęca też do wyjścia z domu, do teatru, czy na chociażby kinowy film na podstawie klasycznego serialu pod tytułem Czterej cyborgiści i robopies. Wydarzenia przeniesiono do trochę bardziej współczesnych czasów wojennych z drugiej połowy XXI wieku. Zachęca się także do wakacji poprzez skierowanie na urlopy w Władysławowie lub jadąc na 126. edycję festiwalu w Opolu. Dzięki nowoczesnej medycynie, kosmetyce, biowszczepom i technikom odmładzającym Maryla Rodowicz dożyła 144 lat i wciąż bawi nas na sylwestrach i festiwalach. Tak naprawdę Polacy żyją w ciągłym strachu. Pod stałym nadzorem, kontrolą, podsłuchami, z kamerami na wiecznie unoszących się dronach za ich oknami. Każdy może być szpiegiem partii, nikomu nie można ufać i być szczerym w swojej opinii. Nie wiadomo, kiedy sąsiad skorzysta z programu tzw. pizza na donos, gdzie każdy nieanonimowy cynk jest nagradzany bonem na posiłek. Tak więc zapach na klatce schodowej, inny niż smażony schabowy, ściąga podejrzenia na potencjalnie nieuprzejmych sąsiadów. Z takiego życia próbują wyrwać się buntownicy, którym nie pasuje ta inwigilacja, kontrola rozmów, zakaz nielegalnych zgromadzeń. To ludzie organizujący podziemny bunt, prowadzący prywatne stacje nadawcze, hakujący sygnały rednetu, okradający transporty żywności, by przeżyć bez konieczności korzystania z komuchomorka. Nazywa się ich różnie: prywaciarze, opornicy lub cienie. Oczywiście partia zwie ich robactwem i szkodnikami. Jednak dla obywateli, którzy czują, że coś z Polską jest nie tak, są prywaciarze szansą na otwarcie oczu i na wolność. Do walki z tą najniższą klasą społeczną przydzielono komórkę cybermilicji, specjalizującą się w wyłapywaniu prywaciarzy, zwaną zespołem operacyjnym do odszukiwania i monitorowania obywateli, czyli w skrócie ZUMO. Ich celem jest eliminowanie zagrożeń społecznych. Monitorują aktywność w sieci, analizują dane z systemu kamer, wykrywają nietypowe zachowania, rozbijają podziemne spotkania i dokonują brutalnych aresztowań. I to właśnie w agentów ZUMO wcielą się dzisiaj nasi gracze. Jest to czwórka agentów śledczych, codziennie analizujących dane z monitoringu miejskiego i rednetu. Korzystają z zaawansowanych narzędzi analitycznych, by identyfikować nowe zagrożenia w cyberprzestrzeni. Realizują oczywiście także misje terenowe, by bezpośrednio śledzić podejrzanych i odkrywać miejsca ich spotkań. Gdy zajdzie potrzeba, interweniują, aresztują, konfiskują nielegalne towary. Następnie przesłuchują prywaciarzy, opisują dowody i raportują do komórki wyższej instancji. To są to specjaliści z różnych dziedzin, zgrani, uzupełniający się, współpracujący dla dobra siebie i partii. Proszę Państwa, i właśnie w taką czwórkę agentów cybermilicji wcielają się dzisiaj nasi gracze. Ja bym chciał, żeby dosłownie kilka słów powiedzieli o swoich postaciach. Marcin, zaczniemy może od Ciebie. Ja wcielę się w Roberta Wiśniewskiego, 34 lata. Zdolny człowiek, ponieważ ukończył Politechnikę Warszawską na ścisłym kierunku. Jest ekspertem z zakresu broni energetycznej. Doświadczenie w przemyśle zbrojeniowym, ekspert również od mapowania tras przemytu broni z zachodu. Metodyczny, skoncentrowany, duża pasja do technologii i nowinek w dziedzinie broni. Super, dzięki.
Maksymiliana nam przedstawisz? Tak, jasne. Max Kowalski. Jako młody chłopak znany był przede wszystkim z zamiłowania do walk ulicznych, w których był niepokonany. Zauważyli go tam wojskowi rekruterzy, którzy zrekrutowali go do wojska, gdzie został najlepszym żołnierzem w batalionie. Znany był z tego, że świetnie walczy wręcz, rozbraja przeciwników. Generalnie wojsko było całym jego życiem, więc kiedy na skutek cięć budżetowych został z niego zwolniony, no to nie bardzo się umiał odnaleźć w cywilu i postanowił spróbować rekrutacji do cybermilicji. Przeszedł tę rekrutację, jest członkiem naszego oddziału, który jest... wnosi nowe skille do tego oddziału, bo nie jest tak techniczny jak cała reszta, natomiast no, ma te swoje zdolności fizyczne, tą determinację i wolę osiągnięcia sukcesu, które sprawiły, że jest bardzo wartościowym członkiem oddziału. To jest ta siła, nie? Zespołu, tak jest. Dalej mamy Seweryna. Tak, ja wcielę się w postać Seweryna Nowaka, 32-letniego specjalisty od zabezpieczeń i cyberbezpieczeństwa. Osoby, której główną pasją jest z jednej strony hakowanie systemów robactwa czy prywaciarzy, a z drugiej strony projektowanie zabezpieczeń systemów partii, tak aby nie dało się ich złamać. Co ciekawe, Seweryn ma także pasję poza pracą i tą pasją są wyścigi samochodowe i to zarówno wirtualne, jak i te prawdziwe. Ma w związku z tym specjalny wszczep, który pomaga mu osiągać lepsze wyniki. Właśnie zapomniałem. Super właśnie tutaj, że powiedziałeś o tym wszczepie. Marcin, powiedz, twoja postać ma wszczep jakiś wyjątkowy? Moduł analizy balistycznej. Robert ocenia efektywność różnych typów broni w czasie rzeczywistym, dzięki wbudowanym sensorom. Pomaga analizować trajektorię lotu pocisku, kaliber, tak jest. A Max? Ja mam regulator wysiłku, jest to implant optymalizujący funkcjonowanie układu oddechowego i krążeniowego, no co pozwala mi biegać dłużej, szybciej, spinać się, tak jest. I ja mam największego gnata. Co masz? Największego gnata. Gnata. Ale wiesz, to bardzo ważne rzeczywiście, masz broń taką bardziej, karabin masz. Tak jest, jedynie. Karabin energetyczny na wyposażenie. Tak jest. No i została nam jeszcze pani doktor. Tak, jestem panią doktor Marceliną Wójcik. Czy dobrze mnie słychać? Myślę, że poprawią w trakcie. Super. Jestem bardzo wszechstronnie uzdolnioną naukowczynią, która porzuciła świat naukowy. Znudziła jej się też praca w polityce i w cybermilicji, dlatego stwierdziła, że chce zacząć pracować na ulicy, bo to jej dostarcza wielu wrażeń. A poza tym uwielbia ludzi, uwielbia z nimi pracować, bo bardzo szybko potrafi ich przejrzeć. I to właśnie jest jej moc, którą będzie wykorzystywała w tym zespole. Super. Ponieważ intuicja jest jej siłą, no i analityczne myślenie również. Ale ten wszep to tak na wszelki wypadek. Dobrze, jeszcze. Oczywiście dla formalności mam moduł analizy behawioralnej, który pomaga mi analizować zachowanie podejrzanego lub przesłuchiwanego w czasie rzeczywistym. I oceniam również mowę ciała i mimikę i ton głosu, dlatego tak jestem... behawiorystką. Tak. Super, dziękuję bardzo. Graczom, zanim zaczniemy, przejdziemy dalej, proszę, żebyście, możecie wyjąć koszulek już, swoje karty. Po drugiej stronie, na samym dole, macie coś tajnego do zaznaczenia. Zaznaczcie jedną z dwóch komórek, tak jak sami uważacie, tak żeby inni gracze nie widzieli. Ja też na to nie będę patrzył. Widzowie, dowiecie się zdecydowanie później, myślę, że pod koniec, co tam zostało zaznaczone. Będzie ciekawiej też, jeśli ja nie będę wiedział, nie będę się sugerował. Zaznaczone? Dobrze. O, i nawet już nie musicie odwracać tych kart, to już nawet nie będzie pokazywane. Moi drodzy, dwa słowa o mechanice. Jak widzicie, przed sobą jest kilka kostek, po trzy bym prosił, żebyście wzięli, trzy będą wam całkowicie wystarczyły. Chociaż jeśli macie zapasowe, to ja bym poprosił, bo mi się mogą przydać. Będziemy sobie rzucali tymi kostkami. Kiedy będę prosił o test na jakąś umiejętność, a macie te umiejętności wypisane pod sześcioma cechami głównymi, takimi jak siła, wytrzymałość, zręczność, to są te fizyczne, inteligencja, technika i charyzma, to są te psychiczne, interpersonalne,
Ta duża właśnie cyfra oznacza, że przy teście iloma kostkami będziecie rzucali. Dobra? Jak widzę tutaj, nasz technik ma na przykład silę tylko jedną, więc tylko jedną kostką, ale już przy technice aż trzema, więc będzie zdecydowanie łatwiej. I będzie trzeba wyrzucić przynajmniej na jednej kostce cyfrę, o którą poproszę. Najczęściej to będzie 3-4, średnio trudny wynik, ale może być coś jeszcze bardzo trudnego, wtedy szóstka. Ale przy umiejętnościach niektórych macie napisane plus 1, minus 1, aż nawet chyba przy jednej macie plus 2. To oznacza, że jest to wasza najlepsza umiejętność i te plus 2 albo plus 1 będziecie dodawali do wyniku. Czyli nawet poproszę o szóstkę, ale wypadnie czwórka, plus 2 nam da już nam odpowiedni wynik i test zakończy się sukcesem. Każdy jeszcze... O! Trzy żetony bym prosił, żeby każdy wziął. Są to żetony wsparcia, które będą wam się przydawały. Może być tak, że czasem coś wam nie pójdzie po myśli. Ten test jednak nie zakończy się z sukcesem. Po trzy żetony proszę. Nie zakończy się sukcesem i taki żeton możecie wykorzystać na powtórzenie rzutu. Dobra. Sprawdzam, czy gracze mnie słuchają. Unikają kontaktu wzrokowego ze mną. Dobra. Tak, jest. Powtórzenie rzutu. Może zostać. Powtórzenie rzutu albo przed rzutem dodanie sobie plus 1 jeszcze do kostki, żeby przed rzutem było łatwiej. I trzecie zastosowanie jest to uruchomienie wszczepu. Te wszczepy nie działają przez cały czas. Trzeba je uruchomić i one wtedy dopiero dają tę ilość danych, które mogą wam przekazać. Więc od was zależy, kiedy wykorzystacie ten wszczep, a ja opiszę dokładnie, co robię. Pytanie jakieś? Fantastycznie. Super wykształcone kadry Wydziału Cyberprzestępczości. Słucham? Super wykształcone, Michale, kadry mamy Wydziału Cyberprzestępczości. Będzie ciężko mam z usłyszeniem ciebie, mimo tego, że mamy to odsłuchy. Będziemy jeszcze głośniej mówić i może zamknijmy drzwi. A powiem, a badałem sobie słuch, bo tu namiot był ze zbadaniem tak słuchu. Tak jest. Mamy bardzo wykształcony zespół. Macie, bardzo tak, wykształcony. Tak, zdecydowanie. I nawet bardzo dobrze uzupełniający się. Życzę wam powodzenia w przygodzie. Zobaczymy, jak tam wyjdzie ta opowieść. Mam nadzieję, że będziecie się wszyscy dobrze bawili. Rozpoczynamy przygodę 3 września 2089 roku w Warszawie. Jest sobota, dzień teoretycznie wolny, ale nie, gdy zostajecie wezwani przez kapitana Centralnego Posterunku Cybermilicyjnego Zbigniewa Kulesza, waszego bezpośredniego przełożonego. Macie udać się czym prędzej do Pałacu Centralnego, ponieważ wzywa was nie byle kto, sam sekretarz Komisji Cyberbezpieczeństwa Andrzej Zieliński. Kapitan nie przekazał wam, o co chodzi dokładnie. Jesteście w drodze do Pałacu Centralnego swoją Nysą. Popatrzcie, jakie to jest wspaniałe auto. Ma już 6 lat i trochę się sypie, co prawda, jednak można się pochwalić kilkoma modyfikacjami. Nysa pokryta jest lekkim pancerzem reakcyjnym i powłoką antyhakową, która stanowczo utrudnia hakowanie jej układów. Na dachu jest obrotowa wieżyczka o szklanej kopule zwanej okiem partii. Można z niej strzelać wodą w tłum, raz można wystrzelić siecią lub wykorzystać jej mocne reflektory. Kierowca jeszcze, a najczęściej kierowcą chyba jest Seweryn, tak jest. I Seweryn jeszcze ma przy kierownicy układ do... ma moduł kontroli tłumu, czyli emiter impulsów o niskiej częstotliwości powodujący dezorientację podczas nielegalnych zbiorowisk. I właśnie tą Nysą wkrótce dotrzecie na parking przy Pałacu Centralnym. Jest popołudnie, leje deszcz, dawno nie było widać słońca. I macie chwilę na omówienie ekscytacji pracy w weekend. Przerywam niezręczną ciszę. Zadając Sewerynowi pytanie, ile koni mechanicznych ma ta Nyska? Bo mam wrażenie, że za 4 minuty będziemy już u sekretarza. Za dużo dla ciebie. Cały Seweryn. Słuchajcie, byłem ostatnio na inspekcji. Opowiedzieć wam, jak wyszła w pozytywnym świetle czy negatywnym? W negatywnym. Otóż komisariat na Bielanach nie dysponuje żadną bronią energetyczną. Byłem tam na kontroli, szafy są puste. A wiecie, co było w tym zajebistego? Skończyłem robotę po 15 minutach. No dzisiaj raczej nie skończymy. Oj, chyba nie. No. Musimy ciekawe... się jeszcze nauczyć od ciebie warunków pracy.
Sfera budżetowa, wiesz, trzeba cenić swój kurde, czas. Kurde, moje dzieci znowu nie obejrzą Smurfu dzisiaj. Który to oglądają tylko ze mną. Tylko z tobą? Tylko ze mną, boją się tego stwora. Słuchaj, to pokaż im czterech cyborgistów i psa. Może to im lepiej podejdzie. Nie wybieramy się tam. Zbliżacie się do kontroli bezpieczeństwa pod pałacem centralnym. Będą was sprawdzali, wasze legitymacje, wasze odznaki, tak samo implanty. Leje okropnie, co chwilę wycieraczki chodzą. Podchodzi strażnik w płaszczu przeciwdeszczowym, podchodzi z narzędziem do odczytu implantów. Prosi o otwarcie okienka. Uchylam okienko i mówię szybciej, bo nam pada. Sprawdza, raz, dwa, podchodzicie, sprawdza, odczytuje. Wszystko się zgadza. Pokazujecie jeszcze swoje legitymacje. Wjeżdżacie dalej. Parkujecie. Centralny Pałac Strategii i Rozwoju. Słuchajcie, on przeszedł całkiem sporo zmian podczas ostatniej dekady. Fasada nanokompozytowa dała mu ciemny, matowy odcień. W wielu miejscach wzmocniono stalowymi podporami. Jako siedziba partii jest wyposażony w najnowsze technologie obronne i kontrolne, chociażby wieżyczki z karabinami. To najlepiej chroniony budynek w CPRL. Teraz tam wchodzicie, przechodząc pod gigantycznym ekranem wyświetlającym 24 godziny na dobę przedstawicieli partii wymieniających sukcesy klasy robotniczej z ostatniego miesiąca. Ciekawe, kto go ostatni raz zhakował. Nie wiadomo, czy historia w ogóle pamięta coś takiego. Najlepiej strzeżony cybernetycznie, cyfrowo obiekt w kraju. Nie wiem, czy Seweryn dałby radę coś takiego zrobić. Na pewno nie ma systemu, których nie da się zhakować. Wchodzicie do środka. Jesteście prowadzeni przez obsługę do sekretarza Zielińskiego. Bogato ozdobionymi korytarzami, czerwone dywany, przed salę konferencyjną. Musicie zaczekać chwilę obok rzeźb przywódców socjalizmu pod neonowymi napisami przedstawiającymi hasła partii, na przykład PZPS czuwa oraz partia rządzi. Partia radzi, partia nigdy cię nie zdradzi. Myślałem, że ktoś podłapie. Siadacie, czekacie chwilę. W całkowitej ciszy czekacie, nikt nie śmie się odezwać, bo to... Przed sekretarzem Andrzejem Zielińskim ja nie odzywam się. Ja będę obserwować. Dobrze, dobrze, czekacie. Drzwi konferencji nagle się otwierają. Wychodzą członkowie partii oraz energicznie sekretarz Zieliński. Jest to człowiek po 50, o czarnych doskonale, trochę siwiejących, doskonale ułożonych włosach. Ogolony, ubrany w ciemny, samoczyszczący się termoregulacyjny grafitowy garnitur. Pod szyją ma holograficzny krawat dostrajający się do jego nastroju. Jego radziecki zegarek, gdyby został sprzedany, mógłby wyżywić podstawową komórkę społeczną zdecydowanie przez kilka lat. Sekretarz zauważył was i żywym krokiem podchodzi. Uśmiecha się. Dzień dobry, panie sekretarzu. Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu wyciąga do siebie dłoń, całuje rączkę. Jego krawat jest w bardzo stonowanym kolorze, widać, że jest spokojny, ale wchodzi w delikatną różowość ekscytacji pewnie spotkaniem z wami. Dziękuję bardzo wam za szybkie przybycie. Kapitan Kulesza wypowiadał się o was naprawdę w samych superlatywach. Dziękujemy. Podobno jesteście niezawodnym zespołem. Przynajmniej taki tworzycie. Potrzebuję właśnie takich ludzi. Rozumiem, że można ufać wam zarówno waszemu profesjonalizmowi, ale także dyskrecji. Panie sekretarzu, mi wszystko dla partii. Tylko partię. Doskonale. Słuchajcie, widzicie, że na korytarzu robi się szybko tłumnie z powodu przerwy w konferencji, więc Zieliński prowadzi was nieco na bok, gdzie jest ciszej. Stajecie pod obrazem Lenina. Wyciąga papierosy. Czy ktoś życzy się poczęstować? Dziękuję. Worldy. Ja chętnie. Bardzo proszę. Ja również. Dziękuję za wasze życzenki. Mam dla was ważne zadanie. Jego co to guma. Mam dla was ważne zadanie. W poniedziałek odbędzie się
posiedzenie Komisji Cyberbezpieczeństwa. Tutaj, w Pałacu Centralnym, o 9 rano. Będzie zeznawał bardzo ważny świadek, który potrzebuje ochrony do tego czasu. Na razie jest z nim cybermilicja, ale wolałbym, żeby to byli porządni agenci. Dlatego właśnie zwróciłem się do kapitana Kuleszy. Kapitan polecił was, a ja nie mogę zarzucić czegokolwiek jego opinii. Ja wiem, że może się to wydawać jako niańczenie. Ale możecie pomóc? Pierwszy sekretarzu, oczywiście. Pomożemy. Nie jesteśmy byle funkcjonariuszami cybermilicji, tylko specoddziałem. Nie, oczywiście. To nie pierwsza taka akcja. Ale może... Tak? To przepraszam. Mówię o waszym profesjonalizmie, a chyba jednak was trochę nie doceniłem. Może to wydawać się ważne, ochrona przed kim? Oczywiście chodzi o prywaciarzy. Człowiek nazywa się Rosiński, Paweł Rosiński. Przyjechał niedawno z Trójmiasta. Wydaje mi się, że miałem to zachować dla siebie, ale dobrze, powiem wam. Powiem wam coś, ale dlatego pytałem o tą dyskrecję. Zbieramy środki na bardzo dużą akcję przeciwko prywaciarzom. I to... W poniedziałek zostaną postawieni tutaj najwyżsi ludzie partii. Ostateczny cios. Planujemy pozbyć się ich. Chcemy wdrożyć plan, który zakończy cały ten konflikt. A zeznania Rosińskiego w poniedziałek rano nam mają w tym pomóc. I musi być do tego czasu bezpieczny. Póki co umieściłem go w małym hoteliku na Pradze. Sputnik. Pewnie nie znacie. Nie chcę mówić speluna, ale wygód tam nie ma. Pokój 309. Jest już tam pod obstawą cybermilicji i ma tam zostać do poniedziałku do godziny 9. O 9 musi mi się stawić tutaj na posiedzeniu komisji. I dlatego, jako że chodzi o dyskrecję, to też nie liczcie na wygody w hotelu. Wybaczcie, przyjdzie czas jeszcze na wręczanie medali i na wygody. Jest to licha dziura i tam go przynajmniej nikt go nie znajdzie. Jeżeli macie jakieś pytania, to jest moment, bo za chwilę muszę wracać na konferencję. Dlaczego ten Rosiński jest taki ważny? To prywaciarz. Ale ja wiem, że macie różne sprawy za sobą. Ja wiem, że świadkowie różnie wychodzili po przesłuchaniach waszych. Dlatego, przepraszam młody człowieku, przypomnij mi swoje imię. Max. Max, prosiłbym bardzo, żebyście byli dla niego jednak mili. Okay. Mili? Dla opornika? Ale to jest mój świadek. Ja potrzebuję jego na poniedziałek rano. Jakiego nie mieliby się nastawienia, a rozumiem, jakie macie nastawienie do prywaciarzy, to wciąż jest świadek, który ma dla nas kluczowe informacje, które właśnie mogą pomóc nam rozbić całą tę komórkę. A czy on chce zeznawać? Czy mamy jakoś mu pomóc to w podjęciu tej decyzji? To on się zgłosił do nas. On się ze mną skontaktował. Nie możemy go przywieźć dzisiaj. Będziemy mieć wolny weekend. Czy ja nie słyszałem wcześniej wszystko dla partii? A teraz ale wolny weekend? Klasa robotnicza ma jednak prawo do wolnych weekendów. Sekretarz. To prawda. Ale poza to agenci... Gdzie on będzie bezpieczniejszy niż w domu partii? W Pałacu Centralnym. Ściąga za dużo uwagi na siebie. Póki co nikt nie wie, gdzie on jest. A poza tym to agenci cybermilicji potem dostają dodatkowe przydziały na mięso, fajeczki i wódeczkę. Czym ściąga na siebie taką uwagę, skoro jest zwykłym prywaciarzem? O nie, nie, nie. To nie jest zwykły prywaciarz. Jego zeznania są kluczowe w tej sprawie. Kluczowe. Pani doktor. Sekretarzu, czyli mamy udać się i mamy towarzyszyć mu aż do poniedziałku do 9 rano. Czy takie jest oczekiwanie sekretarza? Oczekiwanie sekretarza i partii jest takie, że ten człowiek będzie żywy o 9 rano i będzie zeznawał. Czy mamy wolne pokoje w hotelu Sputnik? Oczekują nas tam? To jest przykro mi, ale znaczy no, jeśli będziecie potrzebowali, zajmiecie te pokoje, które będziecie potrzebowali. W porządku? Jest jeden prywaciarz, ma być jeden prywaciarz na przesłuchaniu w poniedziałek. Dla mnie wszystko jasne. Widzicie, kto jest na tym obrazie?
Wojciech Rózgielski. Blisko. Włodzimierz Lenin. Jak dumny byłby dzisiaj z was, z waszej wiary w socjalizm, szczególnie jeśli z twojej, młody człowieku. Wiara w socjalizm jest zawsze nagradzana. Partia mówi ludziom, że sytuacja z sektorem prywatnym jest pod kontrolą. Nie jest. Trwa wojna. My chcemy zapobiec panice. Robimy to dzięki wam, właśnie dzięki takim ludziom, dzięki agentom cybermilicji. Na wasz widok ludzie reagują strachem. Fakt. Ale z mojego doświadczenia wiem, że gdy ludzie zadają zbyt dużo pytań, nie będących w ich interesie, należy im powiedzieć, żeby myśleli o pracy. Żeby na tym się skupili. A sprawy państwowe, żeby zostawili państwo. Nie pozwalajmy, żeby niszczyli owoce własnej pracy. To poniedziałkowe posiedzenie komisji jest to doskonała okazja do zakończenia wojny. Efekt posiedzenia to jest to oczywisty skutek dla kariery jej uczestników i oczywiście osób, które pomogły w tym śledztwie. Rozumiemy się? Przyprowadźcie Rosińskiego w poniedziałek rano. A teraz przepraszam, muszę wracać na konferencję. Zieliński od was odchodzi, zostajecie sami na korytarzu. Seweryn, jedziemy tam od razu? Odpalasz Nyskę? Tak. Od razu, czym prędzej. Szybko, bo pada. Coś czuję, że warto byłoby się zaprowiantować po drodze, bo może nam to trochę zająć. Słuchajcie, spędzicie w tym jakimś obskurnym hotelu prawie dwie doby. Żadnej kelnerskiej obsługi czy innych wygód. Nie macie przy sobie absolutnie nic na takie wyjście. Weźcie sobie, to co macie przy sobie, te kartki są pomocy, będę mówił kiedy je brać, więc teraz weźcie sobie te z numerkami 1, 2, 3 i 4 i proszę, żebyście zapisali na nich do trzech przedmiotów, które zabieracie z domów, a które uznajecie, że będą wam potrzebne w tym hotelu. Też napiszcie mi tam imię swojej postaci, podajcie mi je, żebym wiedział, co bierzecie. Damy tutaj chwilkę graczom, bo to jest trudna decyzja. Mają właściwie to, co mają wpisane na karcie, czyli właściwie broń, kajdanki, szczepów nie mogą zostawić. Ale chwila, to trzy z tych, czy trzy? Nie, dowolne, to co z domu, to co Max by zabrał z domu, bo to, co macie wypisane, to macie przy sobie. Każdy też jest wyposażony w strzykawkę z nanośrodkami, które szybko by doprowadziły ich do lepszego stanu zdrowotnego. To, co agent cybermilicji powinien mieć przy sobie. A teraz zapisują to, co chcą zabrać z domu jeszcze, co im uważają, że będzie przydatne. Ja kompletnie nie wiem, co to będzie. Oczywiście propozycje na czacie, na żywo, na Twitchu widzę. Zobaczymy, czy mieliście rację. Mamy? Dobra. Okej, super, dobra. Dobra, pokaż. Uch, porządnie tutaj. Mam nadzieję, że miałem to w domu. Aha, dobra, dobra. Aha, dobra, to są, okej, dobra. Takie lekarskie, medycynę studiowałeś, nie? Ja od razu bym powiedział, że żołnierz to pisał. Bardzo dobrze. Krótko zwięźle. Super, dobra, bardzo dziękuję. Środkiem swoim, tym, o Jezu, chciałem powiedzieć, nie, cywilnym, no, Nysą swoją, tak? Tak jak Seweryn zaproponował, no to komu humorek? A, żeby jeszcze coś zakupić wcześniej, dobra, czyli słuchajcie, wszyscy najpierw podjeżdżacie do komu humorka. Ludzie, jakby nagle była kolejka, jakby nie ma kolejki. Podjeżdżacie pod bardzo dobrze oświetlony, w tym padającym deszczu i tym ciemnym popołudniu. Ludzie się momentalnie rozeszli, proszę, dla władzy oczywiście, więc podchodzicie, skanujecie swoje... Rozumiem, że skoro służbowo jedziemy i w pracy, to możemy służbową kartą płacić. To, nie płacicie nawet, po prostu skanujecie i dostajecie... Przydział służbowy. Przydział, dokładnie. Może najwyżej podajecie, że przydział na weekend.
i dostajecie to, co jest potrzebne. Każdy po kolei, pakujecie, oczywiście piękne siatki z komuchomorkiem na boku, wracacie do Nysy i Seweryn, jako ty jesteś kierowcą, objeżdżasz tak po kolei, bo wszyscy się... Objeżdżam po kolei wszystkie tak, domy. Tak, po trzy. Zacznijmy sobie od ciebie, co zabierasz z domu? Ja zabieram komputer, bieliznę i batony do jedzenia. Dobra. Pani doktor? Konserwy, latarkę i sznur. I sznur. I sznur, dobrze. W 2089 roku. Max? Ja zabieram scyzoryk, zapalniczkę i linę. Ile da się przetrwać na czymś takim? Sporo, nie? W dziczy. Można. I? Robert, zabieram racje żywnościowe na dwa dni. Wymienne przede wszystkim do baterie do broni energetycznej. No i zbieram te wszystkie mapy z trasami przemytu, które rozpracowuję na co dzień. Czyli taką korespondencję służbową wyciągam oczywiście z domu według najlepszych praktyk. Wy macie też, nie wspomniałem o tym, w Nysie jest, powiedzmy, że jest to komputer. Ludzie odbierają wszystkie dane informacje z radiowizorów, ale wy macie komputer. Tak właśnie u nas to mają, komputer. I możecie odbierać sygnał, w ogóle wykonywać połączenia telefoniczne, to jest szczyt technologii, żeby dzwonić z samochodu, otrzymywać sygnał z bazy i na przykład wydruki tekstem, fax. To jest też szczyt technologii. Ale jakby co, można też poprosić centralę, żeby coś wykonała, sprawdziła tam na miejscu i przekazała informację. Moi drodzy, po dokonaniu wszelkich zakupów, objechaniu wszystkich domów, trochę na to spędziliście na sporo czasu na tym. Już wam pokazuję, gdzie my tutaj mamy. Zajeżdżacie wieczorem pod mały hotelik Sputnik na Starej Pradze. Nieubłagalny deszcz spowalnia ruch uliczny, ale nie jest w stanie zasłonić tej niebiesko-czerwonej sygnalizacji świetlnej na dachach radiowozów i karetek na podjeździe hotelowym. Słuchajcie, czy nie mówił przypadkiem sekretarz, że macie jechać ochraniać człowieka ważnego dla partii? Zakupki, objazdy po domach, godziny spędzone na tym. A wy podjeżdżacie, a na miejscu już są radiowozy i karetki. Akurat widzicie, że ratownicy wynoszą na autonoszach kogoś prosto do karetki. Co robicie? Wyskakuję z Nyski. Wyskakujecie z Nysy. Sprawdzamy, kto jest na noszach. Tak. Podchodzicie... Ja czekam w Nysie. Słucham? Ja czekam w Nysie. To nie chcę legitymacja cybermilicji. Tak samo od razu was rozpoznałem, bo to też z centralnego posterunku. Słuchajcie, widzicie, że mężczyzna nie jest zasłonięty w pełni. Nie wiecie, kto to jest. Jest wynoszony i na chwilę zatrzymujecie ratowników, tak? Przepraszam, ten człowiek został postrzelony, ma dosłownie walkę, jest o życie. Dobra, zabierajcie go i pcham się do tej karetki. I wchodzisz razem z nim tak do karetki. Jest, tak jest. Dobra. Bardzo zmaszasz legitymacją. No ja to się pytam ich, a kto to w ogóle jest? Podchodzi jakiś cybermilicjant. Człowiek z pokoju 309. Postrzelili jeszcze naszego posterunkowego. Właśnie go teraz znoszą z góry. Paskudna sprawa. Max, zostań na miejscu, ja pojadę tą karetką, ustalimy tę tożsamość, złapiemy się. Ja zasuwam do tego. Dobra. 309. Zamykają za tobą drzwi karetki, jedziesz. Dowiadujesz się, że jedziecie do szpitala Praskiego. Co robisz? Do 309 zasuwam. Wchodzisz do środka. Pani... Ja idę razem z tobą sprawdzić, co tam się dzieje. Sprawdzamy ślady. Seweryn zostaje w Nysie? A ja zostaję w Nysie. Dobra. Podchodzi od razu do was cybermilicjant, rozpoznaje, kim jesteście. Nieciekawa sytuacja, no strzelanina. Mamy dwóch rannych. Wchodzicie do holu. Kiepski hol, słabo oświetlony, raczej lichy. Widzicie, że za ladą recepcji jest opatrowany człowiek około 60 przez ratownika, opatruje mu ranę na głowie. Po lewej stronie od recepcji jest winda. Widzicie, że zjeżdża akurat winda na parter. Co robicie? Jeszcze stoi jeden cybermilicjant, stoi w boku, pilnuje jakby porządku, ale to nic takiego się nie dzieje. Marcela, sprawdź może, kto jest opatrywany, czy to nie ten nasz Osiński, a ja zobaczę, kto z windy wysiądzie, okej? Okay? Dobra, podchodzę do opatrywanego. Dobra. Podchodzisz, z drugiej strony mnóstwo dokumentów, ale też
Monitoring sieci kamer tutaj, ale nie widzi, żeby za dużo było działających tych kamer. Mężczyzna, który jest opatrywany przez medyka, siedzi, opatrunek na głowie. Co robisz? Pytam, jak się nazywa. Czym jest w pełnym stanie świadomości? Ja, Mieczysław, albo Mietek po prostu. Przeszukuję go. Dobra, od razu każesz przesunąć się ratownikowi, sprawdzasz człowieka, jest to znajdujesz papierosy, zapalniczkę i też fajkę jeszcze do nabijania dodatkowo. A zaraz, co pani robi? Co pani? Jestem z cybermilicji, przeszukuję pana. Proszę o spokój. Jestem już spokojny. Jest pan w dobrych rękach. Ratownik, przepraszam, czy ja mogę kontynuować? Ma uraz głowy, bardzo rozcięcie proszę. Z boku, skroni. Nic więcej nie znajduje. Przy nim samym nie. Dobra, pomyśl sobie co dalej. Winda zjeżdża na parter. Na noszach dość pionowo, zostają obrócone do poziomu. Widzisz, dwóch ratowników wychodzi z mężczyzną. Zakrwawione jest prześcieradło, które jest przykryte, ale twarz odkryta. Nawet wydaje się być przytomny. Okej. Okay. Dzień dobry, cybermilicja, jak się pan nazywa? Cybermilicja, o, Franek, Franek Kamiński. Było, dwóch ich było. To był moment po prostu. Weszli, wyważyli drzwi i od razu dostałem. Nie pamiętam nic więcej. Nie wiem, co z Rosińskim, nie wiem, co z nim jest. Dobrze, a możesz opisać, jak Rosiński w ogóle wygląda? Jak wygląda? Ile ma lat? Rety. Ciemne włosy, dość długie. Ratownicy, przepraszam, ale ten człowiek musi iść natrafić na salę operacyjną. Poważna rana ręki. Może doliczy się każda minuta. No dobra, to zasuwajcie. Dobra, zostawiasz go. Ty widzisz, Nysie, deszcz pada na szybę. Teraz do drugiej karetki wyprowadzają kolejnego. Wsadzają go od tyłu, zamykają drzwi. Ja biorę komputer, który zabrałem ze sobą, wysiadam z Nysy. Nie szalejmy tak z tym, zabieram komputer. Dlaczego? Bo to nie są takie komputery, jakie mamy obecnie. Ale powiedzmy, że jest to urządzenie, które wspiera, pomaga w hakowaniu, dobra? Dobrze. Powiedzmy, że jakiś tam układ scalony w tym jest. Wspiera i pomaga, dobra, w hakowaniu, zabieram ze sobą, idę do recepcji na dole. Dobra, karetka odjechała. System, do którego, kamerę, do którego mogę się podpiąć. Dobra, wchodzisz od razu, jest doktor Marcela, rozmawia z recepcjonistą. Od razu sprawdzasz, patrzysz, gdzie idą kable, idą na zaplecze, tam na pewno jest jeszcze więcej miejsca do rejestracji tego wszystkiego. Idę na zaplecze. Podpinasz się, co chcesz, co tam robisz, co właściwie, jaki jest plan? Chciałbym zobaczyć, tych kamer jest pewnie dużo, ale pytanie, ile się zapisało. Więc przede wszystkim chciałbym zobaczyć, jaki jest czas tego zdarzenia. Kiedy przyjechały, dobra, karetki. Dobra, co się stało w ogóle? Co się stało? Dobra, ja bym chciał test inżynierii. To będzie test techniki. Inżynieria masz chyba na jakiś plus nawet. Plus jeden. Zobaczymy, z ilu kamer ci się uda odczytać materiał. Rzuć, przynajmniej czwórka. Zobaczymy, na ile się uda czwórek wyrzucić, czyli właściwie trójka będzie wystarczyła. Dwie kostki są sukcesem. Tak. Dobra. Plus jest taki, że kamera w holu głównym działa. I na szczęście kamera na trzecim piętrze. Sprawdzasz, to trochę to trwa, zostawimy ciebie. Co doktor Marcela robi? Czy przytomny jest mój ranny? Czy mój ranny jest przytomny? Czy ten opatrywany recepcjonista? Tak, tak, jest przytomny. Pytam go, z którego pokoju zabrali rannych. Ja nic nie wiem, ja dostałem w głowę, ja nie wiem. Czy jest tu jakaś księga gości? Księga gości jest oczywiście, leży tam. Sprawdzam księgę gości. Czego szukasz? Sprawdzam pokój 309. Pokój 309 jest zarejestrowany na nazwisko Zieliński. Andrzej Zieliński. Co jeszcze? Sprawdzam od kiedy do kiedy jest rezerwacja. Od dzisiaj do poniedziałku.
Wzywam posiłki. Jakby co, Seweryn jest obok ciebie, właściwie jest przy otwartych drzwiach, dłubie. Seweryn, czy widzisz to odkrycie? Zgadnij, na kogo zarezerwowany jest pokój 309. Widzę, ale nie wiem, czy chciałbym wiedzieć, na kogo jest zarezerwowany. Muszę się z tobą tym podzielić. Jesteśmy zespołem, gramy razem. Słucham. Na sekretarza Zielińskiego. Zobaczmy, co uda mi się wydobyć z kamer. Może dobra, coś wyjaśnić. Co robi Max? Seweryn, prośba, jakbyś ściągnął zdjęcie tego Zielińskiego, bo tak naprawdę to tutaj błądzimy i nie Zielińskiego, przepraszam, Rosińskiego, bo błądzimy i tak naprawdę nie wiemy, kogo szukamy teraz, a ja biegnę do 309. Jak nazywał się twój ranny? Sprawdźmy go może w księdze gości, pod którym jest numerem. Możemy? Jak nazywał się? Kamiński, Franek Kamiński. Franek Kamiński. Mamy Franka w księdze? Nie ma kogoś takiego. Franek Kamiński jest posterunkowym cybermilicji z waszego posterunku. Ach, Franek. I co mówiłeś, że co robisz? Tak, że poprosiłem Seweryna o ściągnięcie zdjęcia, rysopisu Rosińskiego i... Ja jeszcze bardziej muszę obniżyć wasze oczekiwania co do technologii CPRL. Ale można czegoś poszukać rzeczywiście o nim, nawet nie samego zdjęcia. Chociaż wiek, opis. Dobra, tak, dokładnie. Jak wygląda i biegnę do tego pokoju 309. Bo dobra, tak, no, jakby coś takiego będzie możliwe z Nysy. No właśnie, dlatego skończę przeglądanie. Tyle roboty. I dopiero pójdę, zresztą pada. Dobra. Na górę. Tak. Pokój Max, pada. Pokój też 309, pada. Wjeżdżasz windą. A od razu widzisz, że jest jeden cybermilicjant przed pokojem. Kiepsko oświetlony korytarz. Na samym końcu dopiero jest okno. I tak jest już wieczór, leje. Ciężko cokolwiek widać. Podchodzisz, człowiek stoi przed pokojem 309, drzwi są otwarte do środka. Czy jest tam Rosiński? Dzień dobry. Kto? Gość, którego ochranialiście tutaj. Ja dopiero przyjechałem, ale Franek był, ochraniał kogoś, ale to go zabrali, zdjęli go najpierw. Musieli się panowie minąć. Okej, no to wchodzę do pokoju. Proszę, proszę. W pokoju nikogo nie ma. Po wejściu od razu widzisz, naprzeciwko jest bardzo mały pokoik. Dwa łóżka pojedyncze. Fotel naprzeciwko. Od razu widzisz ślady krwi. Ty jesteś technikiem balistycznym? Nie. Fotel z krwią. Po prawej stronie pojedyncze łóżko. Rozgardiasz na nim. Też ślady krwi. Dalej jest mała łazienka. Ale też okna wychodzące na tyły hotelu. Pojedyncze światła, ale widzisz słup od, bardzo wysoki, nawet jeszcze wyżej niż to trzecie piętro, słup od przejeżdżającej kolejki elektromagnetycznej. Chciałbym od ciebie test zmysłów, stopień trudności 4. One są pod inteligencją, czyli rzucasz dwiema kostkami. Dwiema, rzuć jeszcze raz. Dobra, jest piątka. Rozglądając się, widzisz, że zamek od drzwi jest wyłamany, ale coś ciekawe, jest łańcuch, ale łańcuch nie jest wyłamany, czyli w momencie wyłamania nie był założony. Co robisz tam jeszcze? Jeszcze raz, wyglądam przez to okno. Tak. Słup całkiem wysoki, dobre miejsce, jakby tak... snajpera gdzieś posadzić, to pewnie byłoby właśnie tutaj. Też jest wyjście na tył. Nie latają żadne drony obecnie przy hotelu. Kiepskie oświetlenie tyłów. Pada deszcz. Nie widzisz nic podejrzanego. Wracam na korytarz i przez tamto okno jeszcze spojrzę. Dobra, na sam koniec. Dobra. Co widzimy? Kamera w holu. Wchodzi dwójka ludzi, ewidentnie mają implanty, które zakrzywiają odbiór fal telewizyjnych, zniekształcają je na tyle, że właściwie są zakłócenia wokół nich. I jeden i drugi ma to samo. Wchodzą we dwóch. Oceniasz, że jeden może być zdecydowanie wysoki, dużo wyższy, różnią się zdecydowanie wzrostem. Podchodzą do recepcjonisty, jest chwila rozmowy, następuje jeden gwałtowny ruch, po czym mężczyźni idą do windy, wsiadają w nią.
Recepcjonista się nie rusza, leży na blacie. Teraz przełączasz się na kamery na trzecim piętrze. Widzisz ich idących korytarzem, ale właściwie dalej stają przed jednym z pokojów. Nie wiesz jaki numer, bo kamera pokazuje cały korytarz. I robią jakiś ruch wokół własnych, wokół siebie. Następuje kopnięcie, wejście do środka, błyski światła, następnie wychodzą po jakichś 8 sekundach. Kierują się do windy, zjeżdżają na parter, wychodzą z hotelu. Łącznie nie było ich około, od wejścia do wyjścia, 3 minuty. Sprawdzam, kiedy się to zdarzyło i kiedy byliśmy u sekretarza. U sekretarza byliście około godziny 14:30. To miało miejsce 16:45. A jak szybko przyjechała policja? Sprawdzasz później nagrania, po jakim czasie. Recepcjonista doszedł do siebie. Pierwotnie wydawało się, że chyba nie wiedział właściwie, co się stało, ale potem wstał, poszedł, sprawdził, znalazł drzwi wyłamane od pokoju, zbiegł do recepcji, wtedy zadzwonił. Trochę to trwało, ale to było dopiero po godzinie 17. Przyjechali 17:02. Marcela, czy coś jeszcze chcesz od pana Mieczysława? Ratownik skończył go opatrywać. To tyle, co mogę zrobić. Musi po prostu odpocząć i tyle. Czy pamięta pan, co się stało? O, wie, ja nie, no ale co mam pamiętać? Nie, uderzył mnie ktoś, czy poślizgnąłem. Uderzył i to pana tyle. Ktoś? Kto pana uderzył? Widzisz, że ewidentnie mężczyzna nie chce z tobą rozmawiać, pewnie dlatego przez twoją pozycję. Chciałbym o ciebie test przekonywania. Mhm. Nie będzie łatwo, to będzie piątka. O, nawet dwie piątki, nawet dwie. A powiedz mi, takie było delikatne przesłuchiwanie, dobry glina, zły glina? Na razie dobry. Na razie. Dwóch było rzeczywiście. Weszli, jeden wysoki, młody, łysy, drugi taki średniego wzrostu, bardziej siwawy, w długich płaszczach brązowych. Pytali się mnie o nazwisko Rosiński. Mówili, że są od sekretarza Zielińskiego i... Co im powiedziałeś? I chyba podałem im numer pokoju. I pamiętam, że jeden z nich mnie uderzył i nie wiem, co było dalej. To tyle. Może coś jeszcze chcesz mi powiedzieć? Ale niby co? Czy ja mogę sobie zapalić? Proszę. No to co, to chyba tyle, no. Może jednak coś jeszcze się panu przypomina. Ale może jakieś pytanie byłoby mi łatwiej. Coś poza płaszczami pamięta pan? Mówię, jeden wysoki, młody, łysy, siwy, drugi. Czym pana zaatakowali? Czemu mnie zaatakowali? Czemu? Czemu? Czym? Bo... Czym? Ręką, może coś miał w ręku. Czy byli bardzo agresywni? Czy byli agresywni? No to tak nie z miłości było raczej. No i tyle. Potem zobaczyłem, co się stało, więc zadzwoniłem po milicję i niedługo przyjechali państwo. Marcela, może Max powinien z nim porozmawiać? Jak zjeżdżasz do nich? Jak będzie bardziej symetrycznie opatrzony, Max do was dołącza. Pomoże. Przychodzi Max zatem. Okej. Max, udało ci się coś ustalić na górze? Tak. Mów gościu wszystko, co widziałeś. Wszystko. Już powiedziałem tej uroczy... Nie, wszystko. Uroczy... Kolego, przypierdolę ci zaraz. Nie. Dwóch weszło, pytali o Rosińskiego, powiedzieli, że są... Weź go zdziel, przecież my nie będziemy tu siedzieć. Gdzie jest Rosiński, chłopie? Gdzie jest Rosiński?
Ja nie wiem, kto to jest w ogóle. Jak nie wiesz? No powiedziałeś im przecież, w którym pokoju jest. Kręcisz, chłopie. Mówili, że są od sekretarza Zielińskiego, więc podałem im numer pokoju. Kręcisz? Nie kręcę. Naprawdę, to wszystko, co wiem, no. Młodzi państwo, proszę, błagam, ja mam żonę. No, proszę, co mi zrobili? Myślisz, że nic nie wie? Chyba nie. Też mi się tak wydaje. Tam by go na wszelki wypadek zdzielił, może coś powie. Nie, nie wie nic. Tu też słabo widać, no prąd u nas oszczędzają, często wyłączają. Też aż takim się dobrze nie przyjrzałem. Kto może coś wiedzieć? Może ktoś tu jest, kto wie więcej? Sam jestem, sam byłem na recepcji. Ja nawet nie wiem, kiedy oni wyszli. A skąd wiesz, że wyszli? No bo nie było ich już tu, nie widziałem. Nie wiem, czy wyszli, są jeszcze, nie wiem, jaka jest odpowiedź. Jaka jest odpowiedź? Boisz. Chyba mówi prawdę. Dobra, z tego systemu... Tutaj z kamer już nic więcej nie... Nic więcej nie wyciśniemy. Także... Co robicie? Ja idę do Nysy sprawdzić, co nasza centrala jest w stanie nam przez faks wysłać do dobra, Nysy. Dobra, Orosińskim. Orosińskim. Dobra, super. Wracacie też? No, ja spróbuję się skontaktować z Robertem, żeby ustalić, czy ten gość, z którym on pojechał, to jest Rosiński. Dobrze, dobra. Najpierw telefon do centrali, zlecasz, co mają przygotować. Chwilę to zajmie, ale wydruk powinien niedługo być. Do którego szpitala? Praskiego. Bardzo dobrze, sprawdzam. Do Praskiego, do recepcji, mają poprosić szybko twojego kolegę. Powiem ci mniej więcej, bo ty pojechałeś, tutaj, że tak powiem, nasza kamera nie była z tobą. Karetki swoje pędziły ulicami deszczowymi, ulicami późnej wieczornej Warszawy, czym prędzej do Szpitala Praskiego przy ulicy Nowego Porządku. Ten moloch opieki zdrowotnej, możemy sobie nawet kawałek tego szpitala, o, tak wygląda na korytarzu. Jest to połączenie przestarzałej infrastruktury, zaawansowanej technologii medycznej i socjalistycznej rzeczywistości, które to właśnie tworzy dystopijny obraz CPRL-owej medycyny. Surowe linie, brutalizm, niekończące się słabo oświetlone korytarze. W środku wysokie szare ściany, połowicznie zamalowane lamperią i obwieszone propagandowymi plakatami, przypominającymi o zdrowiu, potrzebie pracy i poświęceniu dla dobra wspólnego. Kiedy tam dojeżdżacie, już rozpoczął się właściwie nocny dyżur, jest to nieliczna obsługa pielęgniarska i lekarska. Na szczęście po przyjechaniu dwójka potrzebujących trafiła na dobrego chirurga, doktora Nowakowskiego. Błyskawicznie on się wziął do pracy ku niezadowoleniu czekających ludzi na OIOM-ie. Ktoś tam czekający krzyknął: panie doktorze, ja tu czekam. Stól mordę! W 9 godzinę, on i tak długo nie wytrzyma. Cicho tam, wyjmuje legitymację. Zawał na miejscu praktycznie. Słuchaj, kiedy poszedłeś od razu za tym rannym, lekarz zlecił wszystkie badania, prześwietlenia, wszystko, co jest potrzebne. Wszedłeś na salę operacyjną za tym pierwszym człowiekiem, ale po chwili dosłownie poproszono jej, żebyś jednak wyszedł, bo będzie operacja. To może wpłynąć na jego stan zdrowia. Nie wierzę w takie rzeczy. Robię krok do tyłu, ale nie wychodzę z pomieszczenia. Jeszcze raz? Wykonuję krok do tyłu, ale nie wychodzę z pomieszczenia. Nie. Dobra, w porządku. Więc obserwujesz na terenie sali, jak tutaj przy tej niedofinansowanej infrastrukturze i aparaturze operowany jest człowiek. Na razie nie masz pojęcia, co z nim będzie. Rozcinane są jego ubrania, sprawdzany, widzisz, klatka piersiowa, zakrwawiony, trochę to przychodzi na rękę, robią co w ich mocy, żeby mu pomóc. Co robisz?
Nie przeszkadza mi w Dobra. Tym momencie, ale próbuję się zastanowić, czy mogę ocenić na poziomie, w związku z moim implantem, co się wydarzyło, jakiego rodzaju rana postrzałowa to jest. O, wiesz co, myślę, że chyba nawet jeszcze nawet bez implantu tutaj, bo widzisz, że to są postrzały z broni energetycznej, ale śrutowej. Ja bym chciał od ciebie test techniki. To będzie czwórka, nie aż tak ciężko. Bez problemu. Słuchaj, jest, była to broń nanośrutowa. Niewielkie odłamki, siła kinetyczna rozpościera je w środku w organizmie. Ciężko będzie je wszystkie powyciągać. To będzie długa, długa operacja. Dzielę się ze swoją wiedzą. Nie mam do końca zaufania do lekarzy, więc będąc na tej sali, opisuję im, jaka jest moja ocena tej sytuacji i co się z nim stało. W takim razie, jeżeli jestem w stanie ocenić, że ta operacja długo potrwa, no to wychodzę na korytarz. Dobra. Oni go podłączają do rurek i kabli. Chciałbym ciebie jeszcze test zmysłów. To będzie czwórka. Wychodząc, zobaczyłeś jeszcze, że mężczyzna ma prawą dłoń obandażowaną. Wyszedłeś. Na pusty, ciemny korytarz, ludzie przypięci do różnych aparatur, gdzieś tam krzyki agonii, gdzieś tam ktoś próbuje spać. Czekasz. Do momentu, kiedy zostajesz przez pielęgniarkę wezwany do telefonu. Dzwoni jakiś pan Max. Co tam, Max? Co ustaliliście? No właśnie niewiele i nawet nie wiemy, który z tych ludzi to ten Rosiński. Może tobie udało się ustalić, może miał coś w ciuchach albo jakieś charakterystyczne cechy, które mogłyby to potwierdzić lub temu zaprzeczyć. Max, to zajebiście, że nic nie ustaliliście, ponieważ ja ustaliłem tylko tyle, że gość dostał z broni energetycznej i jest w stanie krytycznym. Chcesz to przyjąć i przekonać się na własne oczy. Dobra, popatrzyłeś w jego ciuchy, może miał tam jakiś... To są zakrwawione szmaty, jakieś bandaże, zaraz wrócę na salę operacyjną. Przecież tu nie mam nic lepszego do roboty w tym obskurnym szpitalu. Dzięki, daj znać. A, czekaj, teraz ci dam. Mogę A poprosić? To przychodzi z centrali. Dobrze, zobaczmy co... Rozłączacie się. Pytam się Maxa, czy przyjedzie. Weź tam, namów Seweryna, jak już wykonam wszystkie czynności, żeby was przywiózł tutaj do szpitala. Skoro i tak nie macie nic lepszego do roboty. Okej. Rozłączam się. Dobra. Po chwili akurat, kiedy się rozłączasz, przewożą tego posterunkowego Franka Kamińskiego. O, jesteś, chodź, porozmawiamy, ale... Na łóżku lecie na salę operacyjną. A! Myślałem, że jest w lepszym stanie. Nie. Nie jest. Wożą go na drugą salę i tam od razu pielęgniarki do niego idą, bo na razie chirurg jest zajęty. Co widziałeś? Dobra, od razu wchodzisz do niego, pielęgniarki tak samo go rozcinają. Pilnowałem tego człowieka, tego prywaciarza. Bardzo coś dziwnego. Co dziwnego? Sam odbezpieczył drzwi, zdjął łańcuch z drzwi, jakby czekał na tych dwóch. Że wpuścił ich do środka, wystawili cię. Wparował najpierw wysoki, łysy, miał strzelbę powtarzalną, nanośrutową. Momentalnie, zanim się zorientowałem, że łańcuch dynda, wyważyli drzwi i było po mnie. Jesteś pewien tego, co mówisz? Raczej tak. Jesteś gotowy powtórzyć to przed pierwszym sekretarzem? Dlaczego od razu przed pierwszym sekretarzem? No pytaj, odpowiadaj jak cię pytam. Tak, oczywiście? Tak. Dobrze, to jeszcze to sobie przemyśl. Już nie wdaję się w dalszą rozmowę. Wracam na salę operacyjną. Wracamy do Nysy. Mamy informację, ale... Poczekaj chwilkę, czy wyjedziecie do szpitala? Jeszcze nie. Dobra, okej. Okay. Może pojedźmy, skoro nie mamy tu nic do roboty. Jedźmy tam. Koledzy z pracy. Może obieźmy... Dobra, ja zostanę z Sewerynem. Sprawdzimy, co mamy na miejscu. Czekajcie, ale gdzie on będzie tramwajem, będzie jechał w taką pogodę gdzieś? A na legitymację można bez biletów?
To oczywiście, że tak. Ja tylko bardziej mi chodzi o to, bo potem pewnie będzie jakieś powtarzanie dla postaci Marcina, tylko myślałem, że jeśli jedziecie do szpitala, to byście od razu byśmy przeskoczyli do szpitala i jemu by to by też zostało przedstawione. Mhm. Dlatego to pytam. No dobra, jedziemy. To jedźmy. Dobra, dobra. Słuchajcie, w takim razie jedziecie do szpitala ulicami Warszawy, spotykacie się na terenie szpitala na czwartym piętrze pod salą operacyjną, gdzie jest... O Jezu, ta postać... Robert. Gdzie jest Robert Wiśniewski. Robert, przychodzą o nich, macie wydruk na temat Rosińskiego. Słuchajcie, zanim mi powiecie coś, co nie ma zupełnie znaczenia, bo dzwoni już do mnie Max, to pozwólcie na minutkę. Wchodzę do tego na salę operacyjną. Pielęgniarka, próbuje cię No próbuję, dobrze. Nie próbuję. Sięgam po te szmaty. Wszystko, co z niego zdali, po prostu podchodzę energicznym ruchem, zgarniam te szmaty, które zostały rozcięte. Tak jest. Mhm. Dobra, zabierasz to wszystko? Zbieram szybko, energicznie, dalej nie przeszkadzam i wychodzę na korytarz. Dobra. Macie tutaj robotę, podzielmy się. I daję część tych szmat, które zebrałem tutaj każdemu. Sprawdźcie, czy tutaj coś się znajduje. Koszula, spodnie, marynarka właściwie. Porozdawałem te części garderoby i sam też zaglądam do marynarki, trzepię ją. Dobra. A trzepię ją bardzo dokładnie. Dobrze. Bo wiem, że taki prywaciarz to różne rzeczy może mieć tutaj pochowane, jakieś kieszonki i tak dalej. Dobrze. Jakieś skarby może mieć? Może, pewnie. Seweryn, co ci się udało ustalić? Tak, dostaliśmy informację z centrali, ale nie posuwa nas to bardzo do przodu. Gdyby ktoś szukał kandydata na męża, no to wiemy, że jest kawalerem, pan Rosiński. Natomiast poza tym, to od 86 roku, czyli od prawie 15 lat, 13 lat... Trzech lat. Od trzech lat nie mamy informacji o panu Rosińskim. Nie wiemy też, jak pan Rosiński wygląda. Ostatnio znany adres Gdańsk, Wrzeszcz, pseudonimy, bezpiecznik, niewidzialny. Ten ostatni pewnie by się sprawdził, biorąc pod uwagę, że nie możemy go znaleźć. I co? Podejrzany o sabotaż między innymi infrastruktury elektrycznej. I tyle. Nie daje nam to wiele. Możemy spróbować zapytać się informatorów, ale to pewnie potrwa. Więc co robimy? Ja mam świetny pomysł. Weźmy posterunkowego Franka. On nie jest w takim złym stanie. Rozmawiałem z nim. Trzeba go po prostu przyciągnąć do tej sali operacyjnej. Pomóc mu się lekko podnieść, niech spojrzy na tego człowieka, który jest operowany i niech nam potwierdzi. Seweryn, te dane z centrali nic nie mówią. Jeżeli macie jakiś lepszy pomysł, to powiedzcie teraz, bo idę po tego gościa. To w międzyczasie... Ty do mnie mówisz ciągle? Nie, do nich, do no nich. No właśnie. Do nich, idę po Franka. Znaczy chcę iść po Franka, posterunkowego. Dobry pomysł, a w tym czasie te ciuchy przetrzepmy. Tak, wiecie co, no niestety, tylko papierosy, zapalniczka, grzebień i chustka do materiałowa do smarkania nosa i tyle. Nic nie mamy, idziemy do Franka. Albo zeskanujmy jego twarz. Masz komputer ze sobą? Skanujmy twarz? Ja wiem, gdzie jesteśmy teraz, ale nie ma skanowania twarzy. Ale są zdjęcia kolorowe. Od tego są chipy, implanty identyfikacyjno-geolokalizacyjne. Ja już idę. Nie czekam na nich. Dobrze, wchodzisz. Pielęgniarka opatruje mu tą rękę. Super, świetnie. Siostro, zabieram go. Ale jak zabieram? On czeka na operację. No to będzie bezpieczniejszy z siostrą. Proszę mi towarzyszyć. Zabieram go. Na tym łóżku, na kółkach, na korytarz do swoich kolegów i koleżanki. Tak jest. Franek jest nieco skołowany. Jest to młody, może 24-letni, młody posterunkowy. Dostał w rękę, ewidentnie zakrwawiona koszula. 24 lata to się goi jak na psie. To pewnie, że go zabieram. No dobrze, dobrze, w porządku. Jest kapkę wystraszony. Tak? Gdzie siedzimy?
Ta, mów, czy to ten na sali tutaj, co leży, to Rosiński. Kto? No ten, którego pilnowałeś, Rosiński. No dobrze. A czy ja mam powiedzieć, czy to jest on? Tak. To nie będzie długa podróż, Franek. Ale może być w jedną stronę. Wpadasz z nim do tej sali operacyjnej. Doktor Nowakowski jest bardzo niepocieszony tym, co robisz. Leci kilka delikatnych epitetów w twoją stronę. Franek patrzy. Tak, tak, to jest on. No. To jest on. On zdjął łańcuch. Był dość nerwowy w ogóle. Pytał się o Zielińskiego, kiedy się z nim spotka. Fantastycznie. Doktor się pyta, przepraszam, jak pan się nazywa, pana godność? Moja godność? Wyjmuję legitymację. Dobrze. Niech szczytają sobie z legitymacji. Bardzo proszę, prowadzimy operację tutaj. To jest sterylne pomieszczenie. Było. Dobrze. Wychodzę i przekazuję informację moim szanownym kolegom i koleżance. Franek Kamiński został tam oczywiście. Tak, 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 został. A, oczywiście. I mówię mu, że ja już swoją robotę wykonałem, ponieważ to jest pan Rosiński, jest w środku, ja tymczasem idę na fajurka, a wy co będziecie robili, to mnie nie interesuje. Wrócę za jakiś czas. Na co idziesz? Na fajurka. A, na fajurka, dobrze. Ja chcę jeszcze sprawdzić po ich chipach i tego Franka Kamińskiego i tego operowanego chyba Rosińskiego. Dobra. Przydałby się skaner tych chipów identyfikacyjnych. Macie go w nysie. Ale patrząc teraz, widzisz, że ma zabandażowaną rękę człowiek, który był postrzelony w pokoju 309. Franek nie, no Franek ma. Okej, to dalej, sprawdzamy. Jest to w nysie, albo na pewno jest przy wejściu do szpitala. Aha, czyli trzeba, a można to przynieść, czy skaner? To jest, nie, no to jest podłączone też do tego waszego komputera. No to Franka najpierw. Co, bierzemy na dół. Na salę operacyjną, profesor? No wchodzi po Franka, teraz Franek wyjeżdża z tobą. Jedziecie do windy, rozumiem, dla pacjentów. A ty nie miałeś być operowany? Spokojnie, spokojnie, nic ci nie będzie. Dobra. Co robisz? Ja podjeżdżam pod wejście. Czyli jedziesz razem z nimi na dół. Dobra. Jedziemy razem. Ty też, dobra, we trójkę. Schodzicie do Nysy. Franka w tym deszczu przed tym prześcieradłem wyciągacie na parking, na którym ulewnie leje, w ciemności, podprowadzacie go pod swoją Nysę. Tylne drzwi otwieracie, wyciągacie skaner na takim kręconym kabelku, szczytujecie go. Zgadza się, Franek Kamiński, posterunkowy z waszej centrali. Wszystko się zgadza. No to już wiemy, że Franek jest Frankiem. Odwieźmy. Patrzycie go. Na niego bardzo wymownie. Będziesz żył. A to dobrze, ale to są dane. No mam nadzieję, jak szybko lekarz skończy, to może ja. Czy możemy wrócić? Tak, tak. Wracamy, no i chyba trzeba pod salą pilnować. Mijacie palącego Wiśniewskiego przed hotelem, przed szpitalem. Wiozą go z powrotem do szpitala Franka na czwarte piętro i z powrotem obok sali operacyjnej. Widzę jedną zaletę tej sytuacji. Przynajmniej pan Rosiński nigdzie stąd nie pójdzie. Sam. Kiedy kończysz fajka, widzisz, że po parkingu w twoją stronę idzie dobrze znana postać. Kapitan Zbigniew Kulesza jest to człowiek, który lata w cybermilicji stracił i dawno powinien przejść już na emeryturę. A teraz idzie właśnie w twoją stronę, jeszcze w swoim garniturze służbowym. Jest sobota, musiał dowiedzieć się, co się stało. Od razu przyjechał do szpitala praskiego. Wiśniewski. Komendancie, kłaniam się. Co z Kamińskim? Co z Kamińskim? Tak, pytam, co z Kamińskim. Pan komendant, obawiam się, że musi zapytać pozostałych członków oddziału. Ja swoje zrobiłem i ustaliłem. Palisz sobie fajeczka teraz. Bo swoje zrobiłem, komendancie. To jest fajrant. Gdzie reszta?
Zaprowadzę komendanta. Wchodzicie korytarzem, widzicie, jak idzie wasz kolega w towarzystwie kapitana Kuleszy. Widzicie, że kapitan nie jest zadowolony. Sobotni późny wieczór. Jak Franek? Przeżyje. Żyje. Franek na pewno jest Frankiem i przeżyje, jest młody. No, da radę. Słuchajcie, muszę z wami porozmawiać. Czy nie dostaliście polecenia od sekretarza, że macie chronić tego Rosińskiego? No tak. A w międzyczasie jak doszło do wparowania dwóch zamachowców do pokoju hotelowego? Gdzie wy byliście w tym czasie? No jechaliśmy. Na Pragę spod pałacu? 3 godziny? Komendancie, no nie można nam tak nawaliła. Na pusto. Nysa wam nawaliła. Macie telefon, dzwonicie auto zastępcze. Faks wysłaliśmy, ale gdzieś się zaciął chyba. To przez deszcz. Nowak, posłuchaj. Gadkę zostaw, panie doktor. Ty się dobrze z tym rednetem i z tymi się dobrze obsługujesz. Słuchajcie, podobno było ich dwóch. Zamachowiec i jego obstawa, profesjonaliści. Więc sekretarz mówił prawdę, mówiąc, że jest to gruba ryba. Dostaliście informację, kto to jest. Tak? Centrala wysłała wam informację. No to wiecie, że to nie jest byle płotka. Sekretarz zaprosi, 14:30, zamach jest o 16:00, was nie ma. A ja was poleciłem. Sprawdziliście nagrania sprzed hotelu? Są tylko dwie kamery. Na parterze i na trzecim piętrze. Nowak, sprzed hotelu czy sprawdziłeś kamery? Czym przyjechali? Tramwajem? Dwie kamery są w systemie. Reszta nie działa. Które kamery? Z monitoringu. Dronów nie ma. Czy ja się niewyraźnie wypowiadam? Czy uliczne kamery przed hotelem sprawdziliście? Tam jest ciemno jak w dupie. Dobra. Powiem wam tak. Musiałem zadzwonić do sekretarza Zielińskiego. No nie był zadowolony, tyle wam powiem. Fajnie, że pytacie o jego samopoczucie. Wolę nie wyobrażać sobie koloru jego krawata nawet. Ta poniedziałkowa komisja, słuchajcie, jest dla niego bardzo ważna. Pewnie już ogłosił swoim kolegom, że ma świadka na poniedziałek rano. A teraz jest to. Co jest w ogóle z tym świadkiem? No, operują go. Operują go. I teraz sekretarz będzie starał się uratować swoją opinię, zwalając na nas. Oczywiście na mnie w pierwszej kolejności, bo to ja was poleciłem, ja was wysłałem. Czekaj, Wiśniewski, czekaj. Od tej pory macie robić wszystko zgodnie z przepisami. Ten człowiek tam ma przeżyć. Operują go zgodnie z przepisami, ale nie chcę wiedzieć, co robicie, żeby on przeżył i żeby o 9 rano ten człowiek zeznawał. Zróbcie, co potrzeba. Co jest, Wiśniewski? Komendancie, znane jest powiedzenie, tylko winny opornik się tłumaczy. Nie będziemy się tłumaczyć, natomiast pan Rosiński jest w raczej kiepskim stanie. To ja wiem, że jest w kiepskim stanie. Śród mu wyciągają z klatki piersiowej. Ale tego śrutu by tam nie było, gdybyście pojechali od razu do niego. No ile autem syrenę włączy 10 minut, ty jesteś na miejscu. Gdzie wy żeście przez 3 godziny byli? No musieliśmy się wyekwipować. Kajdanki, masz pistolet. Zobacz, lufa to mu aż, jak nosi ją, to wystaje mu aż spod pazuchy. Nie, dobrze, przepraszam, uniosłem się. Świadek żyje, to jest najważniejsze. Zróbcie jeszcze raz, co w waszej mocy. Zgodnie z przepisami, ale niech on przeżyje. Dobra, ja muszę ich zapalić. Słuchajcie, to może wyznaczmy godzinę czuwania. Tak, ja już nie chcę słuchać, co wy chcecie zrobić. Tak. Powodzenia. Komendant wychodzi korytarzem, idzie do windy. Proponuję, żebyśmy podzielili się czuwaniem.
Myślę, że nie ma sensu, żebyśmy wszyscy, ta operacja jeszcze potrwa, byli tutaj zmęczeni. Podzielmy się może na dwa zespoły, część niech odpocznie, część niech go pilnuje. Może wstrzykniemy mu strzykawkę? Myślę, że... Może przywróci mu strzykawka do nanobotów funkcje. Medycznych może nie przywrócić odpowiedniej ilości punktów życia. Nie, nie mów tak okropnie. Jest pod doskonałą opieką świetnego chirurga Szpitala Praskiego. Już chyba więcej wy nie możecie zrobić. Ta strzykawka jest po to, jak któryś z swoich kolegów dostanie, to wtedy się podbiega, wbija i będzie żył. To dzielimy się i... Jak się dzielicie? Kto z kim? Ja jestem z Sewerynem. Sewerynem, dobra. I wy we dwójkę. Tak jest. Gdzie podzieliliście się i jak wyglądał, coś słyszałem, że chcecie jakaś zmiana, pilnować go, dyżur, no, tak? Tak, dzielimy się dyżurami. Dobra. Jak Stachanowcy, tak, po 12 godzin. Dobrze, kto z nim zostaje teraz? No to my zostańmy. Dobra, panowie, a wy w tym czasie? Zakładamy, że odpoczywamy w super wygodnej nysce. A, czyli wychodzi, a w nysce tylko? No. A, dobrze. Dobra. Nie wracamy do hotelu? Do Sputnika? Marcela, to nie chcesz tam spać. Uwierz mi. Kiedy rozmawiacie, właśnie wy mieliście wyjść, widzicie, że... że pielęgniarki idą do Franka Kamińskiego, żeby go lepiej opatrzyć, ale właściwie to... On już chyba raczej nie chce z wami rozmawiać. Dobra, do Nysy idziecie, tak? Tak. Odpoczywać. To będzie sporo czekania. Operacja będzie długa. Sam wiesz, jak wyglądają takie operacje po wyciąganiu tego nanośrutu. To jest paskudna robota. Zostajecie wy we dwóch, tak właśnie trzecie oczy i czekacie i powiedziałbym modlicie się, ale w tym przyszłości komunizmu nie istnieje coś takiego. Liczycie na to, co zrobi doktor Nowakowski. Ja próbuję podłączyć się do systemu monitoringu. Bo jakby się miało coś zacząć dziać, to wolę wiedzieć, zanim dojdą do nas, do tej sali. Dobra, dobra. Jakaś reakcja na to? Cool. Powiedz dokładnie, co chcesz zrobić. Chciałbym widzieć, co się dzieje przy wejściu do szpitala. Dobra, dobra, super. Schodzisz do recepcji, machasz swoją legitymacją, jest przez cały czas pielęgniarka, robi się coraz ciszej już tam na korytarzu, siadasz przed ich monitoringiem, żeby mieć wgląd we wszystkie kamery. Przydało się tutaj trochę lepsze dofinansowanie, ale pracujesz na tym, co masz. I przynajmniej masz pogląd na to, co się dzieje w szpitalu. Mijają godziny, zostajesz właściwie sam. Tak ważny świadek partii i siedzisz sam na korytarzu, pilnując go. Jak to się stało? Ale po kilku godzinach, bardzo późną porą, wychodzi z sali operacyjnej doktor Nowakowski w kitlu umazany krwią. Jest to co człowiek około 60, pokażę wam mniej więcej jak on wygląda. Chciałbym doktora Nowakowskiego. Jest. Doktor Nowakowski, moi drodzy, około 60, ma wokół bardzo stary implant pomagający mu na żywo monitorować zabieg. Istnieją oczywiście nowsze, mniejsze, bardziej dyskretne modele, ale taki dostał z przydziału. Wychodzi do ciebie. O, jest pan z cybermilicji. Udała się operacja. Tyle mogę powiedzieć. Pacjent przeżył? Pacjent przeżył, ale czy przeżyje dalej? Nie wiem. Albo przeżyje, albo umrze, więc tak 50-50 bym powiedział. Tak daję mu z 50% szansy, że przeżyje. Z drugiej strony 50% ryzyka, że umrze. Takie daje prawdopodobieństwo. Czy coś można zrobić więcej? Słyszałem, że coś poniedziałku rano. Powiem tak, jeżeli państwu... Rozumiem, że w końcu zrozumieli państwo powagę sytuacji. To całe wchodzenie na salę operacyjną w trakcie było bardzo niewskazane. Mam nadzieję, że to nie będzie powikłań przez to. Jeżeli zależy wam na jego zdrowiu i życiu przede wszystkim, dajcie mu odpocząć. Jest pod wpływem bardzo silnych stymulantów, uspokajaczy. Wstrzyknęliśmy w niego, co tylko się dało, żeby przeżył. Aha, ważna rzecz jeszcze. Został usunięty mu implant identyfikacyjny z prawej dłoni.
Normalnie coś takiego procedura jest, że od razu muszę zgłaszać to raportem do cybermilicji. Czyli jeżeli zgłaszam to teraz panu, to wystarczy? Tak. Spoko. A dobrze. Kiedy mu usunięto ten implant? Rana wygląda na dość świeżą. Tak na moje oko najwyżej 48 godzin temu. Tam jest, no póki co teraz pan z nim nie porozmawia, absolutnie. Okej, kontaktuję się z Sewerynem z prośbą, żeby przesłał to info o usunięciu implantu. Dobra. Do centrali. Idziesz do pokoju, gdzie można sobie odpocząć, dla pielęgniarek, dla lekarzy, dzwonisz do recepcji. Jesteś proszony do telefonu, możecie pogadać. A nie, ja chciałem tym takim systemem komunikacji. A przepraszam, wy macie też jeszcze TT, sorry, rzeczywiście zapomniałem o tym. Tak, więc po prostu łączycie się przez komunikatory. Seweryn, prośba, żebyś przekazał do centrali, że temu Rosińskiemu mniej więcej 48 godzin temu usunięto implant identyfikacyjny. Może to mieć jakieś znaczenie. Dobra, zmienić się przed salą? Słucham? Zmienić się przed salą? Nie, jest okej, czekam. Obserwuj. Idę do Niski wysłać informację. A, dobrze. Podskakujecie w Nysie, kiedy wchodzi do środka Seweryn. Seweryn, lepiej żebyś miał dobry powód. Co tam? Muszę wysłać informację o tym, że usunęli implant identyfikacyjny. Implant identyfikacyjny usunęli mu? Ktoś mu usunął mniej więcej 48 godzin temu. Suwam się, robię miejsce dla Seweryna, żeby tam... Wykonam tę czynność. Dobra, siadasz za kierownicą, wysyłasz do centrali taką informację, że coś by ją dopisać pewnie, tak? Do... W nadziei, że coś do mnie wróci. Aha, dobra. Co jeszcze? Tyle, wracam. Dobra. Oglądać. Słuchajcie, siedzicie w samochodzie we trójkę i widzicie przez przednią szybę, jak w światła frontu Szpitala Praskiego wchodzi widok, którego może się spodziewaliście, ale bardzo nie chcieliście zobaczyć. Widzicie sekretarza Zielińskiego w obstawie, wchodzącego do szpitala. Wysiadam z Wyski. Wysiadamy. Wysiadacie? Tak. Ja tam nie wysiadam. Mogę być w Wysce. Zostajesz? Dobra, wysiadacie? Wysiadamy, no. Wracacie na górę? Tak jest. Dobra. Max, zostałeś sam i widzisz, że z windy wysiada sekretarz Zieliński. Dobry wieczór, panie sekretarzu. Czekaj. Bo za nim idzie jeszcze dwóch goryli. Ty się, byłeś w pokoju, właśnie kiedy przez okno widzisz korytarz w szpitalu. Wiesz, że on przechodzi, krawat wchodzący w lekką purpurę, mija ciebie, ty sobie stoisz, wiesz, z herbatą w szklance w koszyczku, spojrzał tylko na ciebie, tylko na chwilę i poszedł dalej korytarzem. Co robisz? Nic. Dobra. Widzisz przez to okno, że rozmawia z doktorem Nowakowskim na korytarzu. W drugą stronę w korytarz widzisz, idzie dwójka zmoczonych twoich kolega i koleżanka. Widzicie, sekretarz rozmawia z doktorem. Zatrzymujemy się i próbujemy usłyszeć, o czym rozmawiają. A, dobrze. Doktor jest nieco zestresowany władczą pozą sekretarza, ale właściwie mówi to... A nie, bo wy nie słyszeliście, co mówił Maxowi. Opowiada o tym, że pacjent przeżył 50% na 50, bo może umrze też. Trzeba dać mu spokój, na razie nic nie mówi. Do poniedziałku do rana nie wiadomo, czy wyjdzie z tego i należy dać mu po prostu odpoczywać. Sekretarz powiedział, że w poniedziałek rano ten człowiek jest potrzebny, bo musi zeznawać przed bardzo ważną komisją w Pałacu Centralnym. Max do was wychodzi. Sekretarz się odwraca, podchodzi do was bardzo powoli. Co się stało? Panie sekretarzu, szczegółowe wyjaśnienia już przedstawiliśmy komendantowi Kuleszy. Mam świadka, który nie może mówić. Jeżeli rozumiecie sens bycia świadkiem, to jest to, że trzeba powiedzieć coś przed komisją. Rozumiemy, sekretarzu. Co się stało? Jesteście wyjątkowo milczący, a teraz jest moment, żebyście odpowiadali.
No, został przeprowadzony zamach na świadka, któremu nie zdołaliśmy zapobiec. Czy słysząc te wyjaśnienia sekretarzowi zmienia się kolor krawata? Coraz bardziej w czerwień wpada. Kazałem wam go pilnować. Rozstaliśmy się, pojechaliście. Jak zamach? Byliście tam? Nie, panie sekretarzu, musieliśmy trochę sprzętu skompletować, tak, żeby go chronić przez weekend. Wiedzieliśmy, że ma ochronę innych milicjantów, więc no, rozważyliśmy to ryzyko. Dlatego poprosiłem, Max, jeśli dobrze pamiętam imię, tak. Dlatego poprosiłem o agentów, nie milicjantów. Ja wiem, że jakiś chłystek tam leżał, ale co po nim? Poprosiłem o agentów. A gdzie ten czwarty wasz? W kontakcie z centralą. Przekazuję im ważne informacje. Jak w ogóle mogło dojść do zamachu? Teraz rozkładacie ręce. Co ja zrobię przed komisją w poniedziałek rano? Mówiłem wam, jak bardzo istotny jest to świadek, jakie informacje ma przekazać. Sekretarzu, jak tylko się obudzi, przyjmiemy od niego wyjaśnienia na piśmie. To ja od niego wyjaśnienia potrzebuję. Na piśmie to ja będę potrzebował wasz raport, gdzie byliście w czasie, kiedy był zamach. Proszę nie unikać odpowiedzialności za to, co się stało. Ile minęło czasu od zamachu, od naszej rozmowy do zamachu? Półtorej godziny. Półtorej godziny. Ile jedzie się z pałacu do Pragi? To zależy, jakie są warunki. Mniej niż półtorej godziny. Jak wy to mówicie na posterunku? Spieprzyliście sprawę? Tak. Znaliście wagę jego zeznań, nie podjęliście odpowiednich kroków, by go chronić. Sugerowano mi, że macie jednak większe poczucie obowiązku. Ja szepszę do Maxa, a ja myślałem, że Seweryn jest lepszym kierowcą. Ale cichutko. Pamiętajcie, że nie zostajecie zwolnieni z obowiązku i zadanie ciągle was obowiązuje, czyli pilnowanie mojego świadka. On żyje i on ma żyć. Rano będę tutaj ze swoimi ludźmi dodatkowo jeszcze. Panie sekretarzu, bo jest jeszcze jedna sprawa, którą chyba warto, żeby pan wiedział, bo tak naprawdę ten świadek, to on sam wpuścił tych zamachowców. Świadek sam wpuścił swoich zamachowców, ale co ty tym insynuujesz w ogóle? Nie wiem, że może wiedział, ten świadek, że idą go zabić i się zgodził na to? No, może nie jest wiarygodny. Ale no to zgodziłby się na zamach? Co to znaczy w ogóle? No, nie wiemy, co to znaczy, ale coś jest nie tak. Sekretarzu, ja wyjaśnię. Może to jego koledzy, opornicy chcieli go odpalić, może chcieli się z nim mówić na spotkanie. Tego nie wiemy. To musi powiedzieć, jak się obudzi. Moja intuicja podpowiada mi, że ich znał. Mówiłem, żeby go chronić przed prywaciarzami. Słuchajcie, odchodzi od was bez żadnego do widzenia, bez żadnej informacji, że odchodzi. Dwójka goryli odchodzi razem z nim. Idzie w stronę windy. Co robicie? Albo zapytam się tak, co się dzieje w Nysie? Centrala dostała informację, no. Patrzę, chciałbym się przyjrzeć tym gorylom, którzy wychodzą. A kiedy będą wychodzili? Kiedy będą wychodzili. Aha, okej. Okay. Pasują do rysopisu naszych dwóch rozmazanych postaci. O! Nie, absolutnie. Są wysocy rzeczywiście, dobrze zbudowani. Jest to ochrona partii, ale nie pasują do tego opisu. Co robisz? Wysiadam z Nysy, pytam się, gdzie są pozostali. Dobra, macie kontakt ze sobą. A, to właściwie słyszał, jakby żeście się tłumaczyli przez cały czas. I wracam do... To tłumaczy jego uśmiech od ucha do ucha. Ja schodzę szybko za sekretarzem zobaczyć, gdzie pójdzie. Dobra, łapiesz go na korytarzu jeszcze? Chcesz coś jeszcze z nim zagadać? Nie. Nie. Wychodzi na korytarz... Skradam się za nim, tak żeby mnie nie zauważył. Dobra. Ale wychodzi na parking, wsiada do auta. Okej. Okay. I no i odjeżdża. Sam jest w aucie. Słucham? Jest sam w aucie. Nie, dwójka ochroniarzy jest z nim. Jeden okazuje się kierowcą, siadają z przodu, odjeżdżają z nim. Wsiadam do Nyski i proponuję,
Sewerynowi, żebyśmy pojechali za nimi. Co ty na to? Nie mamy kompletu, więc... Nie mam kogo przesłuchiwać teraz. Słuchajcie, człowiek leży, nic się od niego nie dowiem. Musimy działać inaczej. Coś tu nie gra. Generalnie ta cała ochrona była zorganizowana przez Zielińskiego. Tutaj nagle ten Rosiński otwiera drzwi tym zamachowcom, którzy do niego strzelają. No, to się nie klei zupełnie. To się nie klei. Może on myślał, że tu ktoś inny przyjdzie do niego, że to nie będą zamachowcy. Może on wcale nie chce zeznawać. No, coś się nie klei w tej historii. Może rzeczywiście dobrze pojechać za tym Zielińskim. Robert, co ty na to? Ja, do mnie dochodzi już wewnętrznie, że mamy mocno przesrane. Więc udaję się do tej pani pielęgniarki, którą poznałem wcześniej, przy okazji Franka. I pytam się, czy jest jeszcze takie wolne łóżko? Czy ma wolne łóżko? Puste, niezajęte przez pacjenta. Mamy pokoje dla personelu, jeżeli pan chce tam się przespać. Bardzo dziękuję. Zabieram to łóżko z tego pokoju dla personelu. No i niestety... Postaram się je wprowadzić na salę operacyjną, ponieważ wiem, że jeżeli temu człowiekowi się coś stanie, a ma tylko 50 na 50%. Masz, czekaj, powiem ci tylko, że on teraz łóżko normalne, wiesz, skrzypi na korytarzu, tak jest drewniany, metalowy stelaż, wprowadza na salę operacyjną obok Krosińskiego. Tak. I tam się kładziesz. Dokładnie tak. Wraca po chwili kołdra, poduszka pod... Dokładnie tak. Dobra. Ja mówię... Ja go pilnuję, wiem, że mamy przesrane, róbcie jak uważacie. I kładę się na to łóżko. Co robisz? No, zostaję przed tym pokojem. Na korytarzu? Tak. Dobra. Nie jedziesz z nami? Nie. Czyli co, nikt nie chce jechać? Seweryn? Nie, no słuchajcie, musimy się jakoś podzielić. Teraz mamy przesrane, jak będziemy jeździć za sekretarzem, to myślę, że nam się nie poprawi od tego. Może lepiej pojedźmy, zobaczmy, może uda nam się znaleźć jakieś kamery dookoła, bo ci ludzie przecież się nie teleportowali. Jak wyszli z tego budynku, to gdzieś musieli się jeszcze pojawić. W centrali możecie sprawdzić tylko te nagrania z kamer. To jedźmy do centrali. Zobaczmy. Jedziemy, później przesłucham jeszcze tego lekarza. Dobra, jedziemy do centrali. Dobra, moi drodzy, docieracie do centrali, siadacie oboje, że tak, znaczy właściwie wszyscy znacie się na analizie tych danych z systemów kamer, ale też z RedNetu. To na co dzień analizujecie, więc się wszyscy na tym znacie. Seweryn po prostu jest najlepszym technikiem od włamów też i od ochrony. Sprawdzacie kamery. Ja bym chciał od was testy techniki inżynierii. To będzie trójeczka dla was w teście. Ale tyle kostek bierzemy, ile mamy pod techniką cechy, czyli techniki w ogóle. Okej. Tak, Seweryn ma 3. 6. Pięknie. Dobra. Potem do was wrócę. Aha, bo ty siedzisz na korytarzu, ty próbujesz zasnąć w środku obok niego. Doskonale. Czuwam. Sprawdzacie nagranie. Znasz dokładnie godzinę, kiedy przyjechali ci ludzie. 16:40. Tak, oboje sprawdzacie. Rzeczywiście pod hotel podjeżdża auto marki Syberna. Jest to sportowe auto, nie każe sobie może na coś takiego pozwolić. Ale od razu widzicie, że tablica rejestracyjna została także pomalowana w taki sposób, żeby nie mogła być zarejestrowana na kamerze. Tak więc nie widzicie numeru rejestracyjnego. Dwójka mężczyzn wysiada po... A kolor? Kilku sekundach. Oj. Raczej jasny, to jest albo szary, albo może niemożliwe, żeby poruszali się jasno złotym sportowym autem, które tak by się rzucało w oczy, ale kto wie. I tak samo, dwójka mężczyzn, twarze są zamazane, wchodzą do hotelu i tak samo po mniej więcej 3 minutach wychodzą. Ja bym chciał zobaczyć, ile mamy takich samochodów w Warszawie. Dobra, szukam tylko... Aha, to jest to. Dobra. Czyli troszkę tam posiedzicie. Chciałbym od ciebie test spostrzegawczości 5. Inteligencja, 2 kostki. Dobra. Nie. Posłuchajcie teraz, co się dzieje. Przeanalizowałem sobie wszystko, co mówiliście i w jaki sposób
zabezpieczyliście świadka partii. Czyli no, nie przenieśliście go do innej sali, żeby go schować. Kamiński wędrował wszędzie, nawet był na parkingu, ale Rosiński jest tam, gdzie prawdopodobnie powinien być, czyli w sali pooperacyjnej. Świetny pomysł był z tym siedzeniem przy monitorze, no ale no nie przez chwilę. Pojechałeś. Obsługa szpitala nie dostała rysopisu zamachowców, którzy mogliby się pojawić, żeby ewentualnie zareagować na dwójkę takich nietypowo wyglądających ludzi. Sprawdzenie kamer też byłoby dobre, żeby od razu by było widać, że ktoś ma wszczep, który zniekształca jego twarz. To się nie stało. Nie wyzwaliście żadnej pomocy też, żeby było więcej ludzi, chociażby cybermilicjantów, żeby obstawili na przykład wejścia, wyjścia, żeby dostali rysopis. Tak też się nie stało. Właściwie jeden z was położył się spać na łóżku. Czuwam. Położył się spać i wziął nawet kołdrę i poduszkę obok. No a jeden jeszcze, w którym cała nadzieja, siedzi na korytarzu i nie wiem, gdzie patrzy, ale na pewno nie tam, gdzie powinien. W którymś momencie podnosisz wzrok w końcu i widzisz, że starszy, siwy mężczyzna w długim brązowym płaszczu stoi przed drzwiami do sali pooperacyjnej i zagląda przez okno. W momencie, kiedy podniosłeś wzrok na niego, zobaczyłeś, jak mierzy w ciebie ze strzelby i naciska spust. Rzucę sobie na jego celność, chociaż nie będzie to bardzo trudne, a tobie jednak spróbujemy rzucić na twoją reakcję i to będzie akrobatyka. Na twoje odskoczenie, chyba że chciałbyś na przykład zareagować, nie, to musi być jednak akrobatyka, bo to musi być twoja szybkość. Powiem tak, dam minus 2 do twoich kostek, jakie wypadną, przez to, że po prostu nie zauważyłeś go, dobra? A ja rzucam u siebie. Idziemy? Przeciwstawny test. Tylko jedną kostkę, tak? Jedną kostką, tylko zręczność? Dobra, nie postawiliście zbyt szybkiego. I jeszcze człowieka. Akrobatyka minus 1. Jeszcze akrobatyka minus, nie, przykro mi. Wypala w ciebie i to jest właśnie tyle, co pamiętasz. Błysk i dalej nie wiesz, co się dzieje. Teraz robimy ciebie. Robimy sobie u ciebie test wytrzymałości, czy nie zaśniesz w tym łóżku i czy będziesz czuwał rzeczywiście. I to będzie test odporności. Jest środek nocy, jest bardzo przyjemnie. To będzie piątka. Iloma kostkami rzucasz? Jedną. Ale dodaję sobie jeden do wyniku. Plus jeden, bardzo dobrze. Piątka. Albo minus jeden masz, może nie? Nie. Czyli nawet szóstka. Tak, jest. Dobra, słuchaj, budzisz się, usłyszałeś strzał, wiesz co się dzieje, co robisz? No, chwytam za broń, po to wstawiłem tam łóżko, bo wiedziałem, że ktoś może przyjść. Momentalnie chwytasz za broń, otwierają się drzwi, widzisz zamachowca, rysopis był całkiem trafny. Jest bronią i mierzy w ciebie. I zobaczymy, jak szybko, kto pierwszy w kogo wypali. Dobra? Zrobimy sobie przeciwstawny test na akrobatykę, na zręczność. O, fantastycznie. On mi nie poszło za dobrze. Ja mam trójkę, przerzuć trójkę moją. Dwie piątki. I dwie piątki, słuchaj, i momentalnie strzelasz dwukrotnie w tego człowieka. Masz pistolet. Mam karabin energetyczny. Słuchaj, nie uwierzę, że spałeś z karabinem energetycznym. Nie słyszałem nic takiego. Karabin jest w nysie, tyle powiem. Miałeś pistolet energetyczny przy sobie. Karabin nie może być w nysie. Dlaczego nie? Bo mówiłeś o tym, że mu cały czas wystaje z... Kiedy go nosi przy sobie. Tak, poprawiłem się. Dobra, piękne dwa strzały. Popatrz sobie na obrażenia pistoletu. Max 4. Co jest? Max 4. Tak. Słuchaj, dwiema kostkami trafiłeś i rzuć. Będą się liczyły od jedynki do czwórki obrażenia. 5 i 6. Okej, okay, iloma kośćmi? Dwiema kośćmi, dawaj. Dwiema. 5 i 3. Jedno poszło w ścianę, trójka. Człowiek dostaje w ramię, ale mimo to... Chcę przerzucić. Proszę bardzo. Tą piątkę. Tą piątkę zostaw, jasne, tak. Piątka. Znowu to samo. Dobra, nie udało się. Słuchaj, człowiek strzela, ja mam dwie szóstki, postrzeliłeś go w ramię, ale strzał z takiej bliskości w ciebie,
To był, nie był zabójczy, ale to jest tyle, co pamiętasz. Telefon dostajecie na centrali. Znajdujecie listę właścicieli, którzy mogą mieć takie auto. Mhm. Całkiem nieźle, dobrze, jakiś krok. Przychodzi do was dyżurny. Był zamach w szpitalu praskim. Postrzelili Maxa i Wiśniewskiego. Już pojechała tam jedna jednostka. Co jest z wami? Widzieliście o tym już? Nie, nie widzieliśmy. Nie, dobrze, piliście coś? Po co będziemy tam jechać, jak już jedni pojechali? A nie, to spoko, dobrze, myślałem, że się lubicie. Tak, lubimy. A, no dobrze. Wszystko w porządku z wami? Mamy tutaj robotę, musimy zobaczyć, kto strzelał. Jesteśmy zmęczeni, pracujemy w weekend. Ktoś strzelał właśnie do Maxa i do Wiśniewskiego szpitalu. Dobra, zamknął drzwi. Dobra, jedziemy. Jak się uparłeś, to jedziemy. Nie, wiecie, nie chcę nic na was wymuszać. Słuchajcie, kiedy przyjeżdżacie, wasza dwójka kolegów leży na... Jeden na łóżku operacyjnym, a drugi na łóżku takim zwykłym, w tej samej sali. Doktor Nowakowski się nimi zajmuje. Pielęgniarka mówi, już jest, słuchajcie, dwa radiowozy są. Pielęgniarka jest cała zdenerwowana. Strzelanina na korytarzu. Zabili tego pacjenta, który był wcześniej operowany. Postrzelili dwójka agentów od was. Lekarz robi z nimi co może. Straszne rzeczy. Odeszła, cała zapłakana. Podchodzi do was posterunkowy z cybermilicji. Kurde, nie jest źle. Znaczy nie jest źle, nie jest dobrze, jest tragicznie wręcz. Jesteście w szoku. Ale dlaczego? Co się stało? Udało ci się coś zabezpieczyć? Był zamach tutaj na tego człowieka, którego pilnowaliście. Co widziałeś? Ja nic nie widziałem, ja byłem na posterunku, kiedy było wezwanie. Max, zobaczcie, Max i Wiśniewski są operowani. Nie wiem, co się stało. Panią pielęgniarkę. Ona coś widziała. Nie wiem, rozmawiajcie, nie wiem, czy widziała. Rozmawiamy. Idziecie do sali do pielęgniarek. Kobieta jest w ciężkim stanie, ale ty potrafisz rozmawiać z takimi ludźmi. Jedyne, co widziałam, cześć. Średni wzrost, siwy, długi płaszcz. Zobaczyłam błyski z daleka, strzały i schowałam się. I tyle. Potem słyszałam, że bieg korytarzem i tyle, mnóstwo krwi. Ci dwaj mężczyźni nie ruszali się. Zadzwoniłam na milicję i tyle. Nikogo nie było oprócz pani? Były pielęgniarki, był pan doktor, ale odsypiał. Co robił pan doktor w tym Słucham? Czasie? Co robił pan doktor w tym czasie? Był w sali, no po dyżurze, na dyżurze odpoczywał, czekał na wezwanie. Dobrze, witam po przerwie. Krótkie podsumowanie z mojej strony, co się stało tutaj. W szpitalu zarówno Robert Wiśniewski, jak i Maksymilian Kowalski zostali zaskoczeni przez zamachowca i z bliska postrzeleni z broni śrutowej. Nanośrutowej nawet, energetycznej. Na szczęście byliście w szpitalu i zajął się wami bardzo dobry chirurg. Środki znieczulające, trzeba było was na chwilę uśpić. Na szczęście z tego wyjdziecie. W tym momencie musimy uznać, że jesteście ciężko ranni i minus jeden wam daje do każdego testu, jaki będziecie robili. Dobra? Minus jeden do kostki. Przesłuchaliście personel szpitalny, czekaliście, aż doktor Nowakowski skończy. Okazało się, że Rosiński, no, rozwalono go po prostu z bliska. Tym razem zamachowiec upewnił się, że Rosiński będzie nie żył. Zamachowiec zniknął. Personel dał radę go opisać wam, ale ten opis mieliście już wcześniej od recepcjonisty z hotelu Sputnik. Czekaliście, aż wasi koledzy się obudzą. Jest godzina 6 rano, kiedy możecie wejść do waszych kolegów, którzy siedzą
na łóżkach szpitalnych, ubierają się powoli, jeszcze są nieco otumanieni, ale mogą funkcjonować. Proszę. Jak się czujecie? Jesteście w stanie dalej pomagać nam w śledztwie? Mamy tylko 8 godzin. Marcela, odpalili go. Tak? Rosińskiego. Skąd wiesz, że to na pewno on? Nie wiem. Tego gościa, który był operowany. Zabili go. Tak. Co możemy zrobić? Czuję się cudownie. Co? Chyba spierdzielać stąd i zniknąć. Ja mam dzieci. Też o tym myślę. Tak. No to ja się pytam Seweryna. Proszę. Biorę go tak troszeczkę na bok, żeby nie słyszała Marcela, jak i Max. I pytam się, Seweryn, czy jest jakaś opcja, żeby podrobić ten geolokalizator podskórny? Ty się mnie pytasz coś? Pytam się Seweryna. Ale to na niego patrz. Tak jest. Seweryn, można coś zmanipulować tą informacją, która jest w tym geolokalizatorze? No, jak dobre są te lokalizatory, to widać po tym, że nikogo nie możemy znaleźć, więc nie jest to jakaś wielka filozofia. A czy można też tak spreparować ten chip podskórny, żeby wgrać tam dane innej osoby? Można zagłuszyć na pewno, od razu mówię. Można przeprogramować go oczywiście też. Ukraść tożsamość? Wydłubać komuś z ręki można też pewnie. A podrobić tożsamość? Podrobić? W jaki sposób? No, potrzebujemy jednego żywego Rosińskiego. Rozumiem, czyli kogoś teraz podstawić. Aha, dobra, teraz... Tak, więc pytam Seweryna, czy to jest możliwe? To byłoby możliwe, jakby udało nam się znaleźć ten chip, co mu wydłubali. Nie no, słuchajcie, ale to jest przewała, która wyjdzie w 3 sekundy, no przecież on musi zeznawać. No, to... O nie, czyli mówiłem jednak za głośno na boku. Ja mam donośny głos. Sorry. Dobrze. Słuchajcie, przychodzi do was doktor Nowakowski. Witam panowie, jak się czujecie? Bywało lepiej. I pan nam lepiej powie, jak się Rosiński czuje. No nie czuję się, nie żyję. Rozumiem, że to była dla was ważna osoba. Czy mogę wam jakoś pomóc? Tak. Słucham. Czy może mi pan doktor usunąć chip identyfikacyjny? Panu mam usunąć chip? No to jest nielegalne. Za to ściga cybermilicja, w szczególności ZUMO, ale to chyba wy. To my jesteśmy ZUMO. Rozumiem. Za dobro nie każemy. Nie, nie mogę. Ale nie, no nalegam. Nie, no, nie mogę, no to jest nielegalne. To jest jakaś zsyłka albo obóz. Ale grozi. Musi pan, zastraszam pana. Nie, mogę panu tego zrobić. Nie, ja pytam poważnie, czy mogę coś w jakiś sposób państwu pomóc. Ponieważ, jak rozumiem, ten pan Rosiński, no będzie, muszę go wysłać do kostnicy na sekcję zwłok. Ale rozumiem, że był jakiś ważny. A czy on miał jakieś choroby, złamania? Coś było widać, jak pan... Nie ma głowy teraz. No to teraz wiemy, że nie ma głowy, ale wcześniej miał. Czy nie miał złamania? Tylko no, usunięty chip, usunięty w implant. A profesjonalnie, czy to jest... Przyjrzałem się, przyznam, że dość profesjonalnie. Zaskakująco nawet. Ale jeżeli rozumiem, o co panu chodzi, bo mogę wpisać w kartę lekarską, o co pan sobie życzy, jeżeli to panom pomoże. Może też karta lekarska zaginąć. Zaginiona karta lekarska nie przywróci nam Rosińskiego. To prawda. Ale jak już pan powiedzieć, kto mógłby mu tak usunąć ten chip? Widziałem nawet, że był usunięty widelcem raz. Ale ten nie był usunięty widelcem. Nie, ten nie.
nie oceniam tego, że zostało to zrobione chirurgicznymi narzędziami, bardziej domowymi sposobami, ale mimo to szycie było dość profesjonalne. Chociaż nić była, to była zwykła domowa nić, nie chirurgiczna. Czy potrzebują Państwo, żeby on miał wpisaną w kartę jakieś złamanie? Nie. Nie. Słuchajcie, może poprosimy nasze sieć informatorów o to, żeby nam dały informacje o tym, kto takie rzeczy robi profesjonalnie i może coś jeszcze się dowiedzą o tym rosyjskim. To może ja Państwa zostawię samych. Jeszcze jestem przez jakiś czas w szpitalu, więc jakby co, służę pomocą. Seweryn, czy informacja o tym, że Rosiński nie żyje, została już przekazana do centrali? Czy możesz to sprawdzić? Czy centrala już wie, że on nie żyje? Chyba wie, bo mówili nam, że był zamach. Więc... Dostaliśmy tę informację. Oczywiście możesz to też sprawdzić, bo właśnie coś takiego robi lekarz. On określa go czas zgonu. Dobrze, to sprawdźmy to, czy jest taka informacja w systemie. No jest lekarz na korytarzu jeszcze. Ale nikt nie ma ochoty do niego podejść. To ja wychodzę do lekarza i pytam, czy pan doktor już przekazał tak. Info, że pacjent nie żyje, Rosiński? Nie, jeszcze nie wypełniłem jego karty i aktu zgonu. Okej, okay, no to prośba o wstrzymanie się przez chwilę. Dobrze, rozumiem. Mogę też zrobić coś takiego, mogę wysłać go do kostnicy jako osobę niezidentyfikowaną, w szczególności, że nie ma implantu. Lepiej mieć trupa no-name niż rosyjskiego. Dokładnie. On mi wygląda na tego. Czekajcie, bo Max wyszedł na korytarz. Prosisz go z powrotem do lekarza, do środka? Tak, tak. Więc tak jak mówiłem tutaj panu, mogę go nie wpisywać póki co. Karta może zaginąć, bo karta jest potrzebna do wpisania zgonu, więc możemy się jeszcze z tym wstrzymać. Niech zaginie. Niech zaginie karta. Słuchajcie, tak zróbmy, a my się w tym czasie zawiniemy z tego szpitala i na razie nikt nie wie, że Rosiński nie żyje. My go teoretycznie, wszyscy myślą, że my go chronimy, więc jak nas tu nie będzie, to może będą podejrzewać, że dalej się nim zajmujemy, że go chronimy, że go przenieśliśmy. Czy mam coś powiedzieć? A co z tym pacjentem Rosińskim w takim razie? Co powiedzieć? Skoro żyje, no to gdzie jest? Jeśli ktoś by pytał. Że w celu ochrony został przetransportowany do innego szpitala. Dobrze. I nie może pan doktor powiedzieć, do którego. Dobrze. Może zabierzmy to ciało razem do Neski. No, dobra, tak. Doktor wie, co ma robić, wychodzi fałszowy. Zajmie się tym. Zostajecie, panowie, wy się już ubraliście, jakby coś, jesteście gotowi, ręce na temblaku. Sprawne, ale słabo. Dobrze, to może wróćmy. Uciec zawsze zdążymy. więc może zanim będziemy musieli, spróbujmy dowiedzieć się, przed kim uciekamy. Zlećmy naszej sieci agentów sprawdzenie dwóch rzeczy. Kto robi takie profesjonalne wyciągnięcia i szycia w przypadku chipów identyfikacyjnych i poprośmy ich też może o to, może coś wiedzą o tym rosyjskim przy okazji. Czy Seweryn, bo ja mam trochę inną ocenę sytuacji, no bo generalnie no spierdoliliśmy to koncertowo, jesteśmy w dupie i teraz to my uciekamy przed aparatem państwa i przed my jesteśmy aparatem państwa. No tak, jesteśmy aparatem państwa, ale musimy uciec chyba przed resztą tego aparatu państwa, bo no nie wiem, taka jest moja ocena. Co powiemy, że co? Gdyby w tym kraju karali ludzi za spierdolenie czegoś, to on zdecydowanie na ciebie wygląda, także... Czy zostajecie w szpitalu jeszcze? Nie, no spróbujmy zrobić to, o czym mówię, to znaczy... Skontaktować się ze swoim... Słuchajcie, każdy z was ma jakichś tam tajnych informatorów, o których lepiej, żeby nikt inny nie wiedział. Można się z nimi kontaktować w różnych sprawach, czasem im jakąś przysługę się wyrządza. Wszystkie siły na pokład. Oni dają jakieś informacje. Seweryn ma też kontakty swoje.
poprzez Nysę możesz się skontaktować z nimi i ustalić jakieś miejsce spotkania. Wychodzicie ze szpitala? Dobra, to już nie ma co robić. Wychodzicie ze szpitala, idziesz do Nysy, kontaktujesz się ze swoim znanym człowiekiem. Jest ci winien niejedną przysługę, więc prosi, żeby dowiedział się, co wie on z najnowszych wieści o Rosińskim. Może coś więcej się dowiecie. Udaje ci się umówić z nim na godzinę 10 pod hotelem Victoria. Jest godzina przed 7. No to jeszcze wiele rzeczy dałoby się zrobić. Co robicie? Ja zabrałem ze sobą mapę tych przemytników. I zastanawiam się, już układam w głowie plan, taki plan B, awaryjny, czyli gdzie mam informatorów, którzy odpowiadają za przemyt broni, jak najszybciej dostać się do Republiki Synergetycznych Niemiec, jak się dostać na zachód. Zaczynam, na tym się skupiam. Aż tak? No. Okej, okay, dobra, układasz plan ucieczki. Dobrze. Przeglądam, ja i tak mam jedną rękę zajętą na tym blaku, tak? Więc. Max? Nie robi nic teraz. Dobra. Marcela? Czekam na rozwój wydarzeń. Dobra. Czekam na informacje z Seweryna. Czy gdzieś jedziecie? Nie, ja bym chciał sprawdzić, przyjrzeć się tej liście, którą mam u samochodów Seweryna srebrnych, a jeszcze wcześniej chciałbym przyjrzeć się monitoringowi przed szpitalem, czy to jest ten sam samochód. Przepraszam, komu? Czemu się przyjrzeć? Monitoring przed szpitalem, czy to jest ten sam samochód. A, dobra. Czyli wraca Seweryn do szpitala, siadasz przed monitoringiem, sprawdzasz dokładnie tą godzinę. Kurde, jak nic. Widzisz go nawet po parkingu zamachowca. Jak szedł, twarz rozmazana. Wszedł do recepcji. Rozmawiał z pielęgniarką dyżurną. Przez cały czas twarz zamazana. Poszedł do windy. Pojechał na czwarte piętro. Tam widzisz, jak podchodzi do Maxa. Max nie widział go na korytarzu. Musiał być zamyślony. Może spał nawet. Zajrzał ten człowiek do sali operacyjnej, strzelił do Maxa, widzisz to, wpadł do środka, sam oberwał, strzelił do Wiśniewskiego, trzeci strzał oddał w stronę Rosińskiego i widzisz, że uciekał, trzymając się za ramię. Zbiegł schodami awaryjnymi, zbiegł do piwnicy, tam straciłeś kamerę, ale znalazłeś go jeszcze na jednej kamerze na zewnątrz, jak biegł przez parking i wsiadł do auta. Tego samego? Tak, to jest to samo auto. Mam listę, kto ma takie samochody w Warszawie. Mhm. Jak długa jest ta lista? Dobra, i będziesz chciał pojeździć i... Chciałbym się, tak, przyjrzeć tej liście. Dobra, aha, przyjrzeć liście na razie. W sensie... No tak, nie wiem, jak jest długa, więc nie wiem, czy mówimy o 5 czy 500. To nie jest długa lista. Tylko to są nazwiska, które znasz dobrze z telewizji, sportowcy, aktorzy, kilku polityków mogą sobie na takie auto pozwolić, żeby dostać od partii za zasługi i jeździć takim autem. Cała metropolia warszawska jest w kamerach. To... Możemy zobaczyć, gdzie ten samochód jechał z centrali. Tak, wyrywam się myślami z oglądania tych map i wracam jednak do planu A. I Seweryn, przeszukaj dobrze. No takie auto musi być gdzieś widoczne. Dobra, ale to... Monitoring miejsc. Wracacie, czyli wracacie do centrali. Dobra. Wracacie do centrali i siadacie do tego, żeby zrobić najlepiej to, co robicie. Czyli sprawdzać monitoring i zlokalizować zamachowców. Słuchajcie, kiedy siedzicie tak, około godziny 9 przychodzi dyżurny. Słuchajcie, telefon jest do was. Jesteście w swoim gabinecie we czwórkę. Telefon jest do was. Dzwoni sekretarz Zieliński. Prosi kogoś z was. Sekretarz Zieliński dzwoni. Ktoś odbierze go? Marcela. Może ty. Halo. Dobra. Przełączenie jest do was. Włączam odbieram na głośnik. Tak? Dobra. Informujesz o tym sekretarza? Nie. Wie, że jesteście obok. Włączasz? Gdzie jest mój świadek? Nie wiemy. Nie wiecie, gdzie jest mój świadek?
Dostałem informację w szpitalu, że jego karta zaginęła. Nie ma go w szpitalu. Powiedziano mi, że agenci przenieśli go gdzie indziej. Dokąd? Właśnie to sprawdzamy. Czy ja dobrze usłyszałem, że sprawdzacie trop? Piszę na kartce. Pisz, pokaż jej. Czy ja usłyszałem, że sprawdzacie trop? Czy nie mieliście go, czy nie mieliście go pilnować dalej? Pilnowaliście. Czy nie wiecie, gdzie on jest? Rozumiem, że panowie także mnie słyszą. Ja zajmę się publicznym zwolnieniem was, potępieniem i ukrzyżowaniem. Posługuję się taką lekką onomatopeją wskazującą na szum i zakłócenie. I co, chcesz rozłączyć? Nie. Aha. Ale tak lekko szumię. Dobra. Halo. Przypuszczamy, że jest na Saskiej Kępie. W szpitalu na Saskiej Kępie? Nie. Ale jak to przypuszczacie? Czemu wy tam nie jesteście? Nie powiedziałam, że jest w szpitalu. Nie mogę dalej tolerować skutków waszej niekompetencji. Muszę wam powiedzieć, że bardzo łatwo dowiodę waszych niedociągnięć. Co doprowadzi nie tylko do utraty waszej pracy i pozycji, ale także zagwarantuje wam korektę myśli i obóz pracy. Jeśli będę łaskawy, więzienie. Czy nasze pozostałe osiągnięcia się nie liczą? To pierwsza tak wielka akcja. Musisz powtórzyć, wiesz, bo nie za dobrze cię słyszę. To pierwsza nasza tak poważna akcja. Czy nasze pozostałe osiągnięcia się nie liczą? Mieliście pilnować świadka i nie macie świadka. Nie wiecie, gdzie jest nawet. Rozłączył się. Słuchajcie, to może spróbujmy znaleźć innego opornika, który będzie... Za godzinę masz spotkanie. Już chętny za pięć minut. Na spotkanie. Jak jeszcze raz zadzwoni, to może spróbujmy podać mu adres. Zobaczymy, czy to przypadkiem pan sekretarz nie wysyła nam kolegów. No, tak jest. Sprawdzić monitoring i rozpytać informatora. Jadę na spotkanie. Dobra. Wy zostajecie, rozumiem, na posterunku. Jedzie sam Seweryn. Ja bym chciał, Seweryn, żebyś wziął sobie pomoc E. Michał, czy my ustaliliśmy, gdzie pojechał ten samochód? W tej pełnej kamery w Warszawie, metropolii warszawskiej? Co? Też byłoby fajnie, jakby wszystkie te kamery działały. Samochód od opuszczenia szpitala? Aha, okej. Okay. Wiecie, samochód całkiem sporo krążył. Ja bym potrzebował od was test techniki i inżynierii. To będzie piątka i tak samo możesz... Nie, ty pożegnaj spotkanie, daj im rzucić. Ale ja minus to jedna z nimi, zanim co? Zadzwonił. No, ale musiałeś przerwać, no patrz. Nie. Nie, dobra. Pięć. Okej. Okay. Jeden plus dwa. Decyduję się przerzucić. Dobrze, to ostatni twój punkt wsparcia? Tak jest. Trzy plus... Dwa z inżynierii, pięć. Dobra. Słuchajcie, udaje wam się zlokalizować jasno-złotą Cybernę, jadącą ci ulicami miasta. Sprawdzacie numer rejestracyjny. Słuchajcie, należy do piosenkarza, do śpiewaka z festiwali. Sprawdzacie go od razu, wydaje się czysty w bazie danych. Franciszek Pawlikowski. Jedźmy do gościa. Zgadzam się, Max. Chyba nie mamy... Jedziemy. Póki co Nysa jest nieobecna, możecie jakiś radiowóz wziąć. Okej, bierzemy radiowóz. Dobra. Słuchajcie, odwiedzacie w domu niejakiego Pawlikowskiego. Człowiek jest całkowicie zaskoczony waszą obecnością. O tej godzinie, tak wcześnie rano, jest, akurat chyba go zaskoczyliście, jest w szlafroku. Ładnym, czerwonym, w gwiazdy. Proszę bardzo. Czymś mogę pomóc? Gdzie jest twoje auto? Moje auto? Tak. W
garażu. Otwieraj garaż. Prowadź. Proszę, tylko wsunę buty jakieś. Proszę bardzo. Wychodzi z wami do garażu, otwiera go. No jest auto, zgadza się. Czy coś się stało? To już wyjaśnisz nam na komendzie. Rozumiem, że w kajdanki i go zabieracie ze sobą. Tak jest, no, kujemy go od razu. Dobra, ale za co? Ale na jakiej podstawie? Na podstawie artykułu 14 ustawy o obronie Republiki Synergetycznej Rzeczpospolitej Ludowej. Ale co to znaczy? Dokształcisz się później. Dobra. Kiedy zajeżdżacie na komendę, oddajecie go w ręce swoich kolegów, żeby go od razu zapakowali do sali przesłuchań, ale Seweryn już jest na miejscu. Mam sporo wiadomości. Niektóre z nich całkiem ciekawe. Otóż okazuje się, że nasz nieboszczyk, jeśli byłby Pawłem Rosińskim, to powinien mieć już usunięty szczep identyfikacyjny 3 lata temu. To pewnie nie wymagałoby szycia tego i usuwania go 48 godzin temu. Ciekawe jest także to, że ten Rosiński wypuścił manifest, w którym apelował o to, żeby wszystkie frakcje opozycyjne zjednoczyły się i działały wspólnie. Wywrotowiec. Wywrotowiec i na dodatek chciał nam tutaj zorganizować duże porozumienie różnego robactwa. Oczywiście próbowano go złapać. Wyznaczono także nagrodę za schwytanie albo za eliminację, co oznacza, że w zasadzie powinniśmy dostać nagrodę, jeśli to dzięki nam to zastrzelono. A kto wypłacić ma nam tę nagrodę? Słuchajcie, a czy to nie było tak? Oczywiście, partia ją wyznaczyła i partia... Ale nie chyba w osobie sekretarza Zielińskiego. Sekretarz Zieliński ewidentnie nie proponował nam nagrody. Co tu jeszcze się wydarzy? Co tu jest jeszcze ciekawego? Zieliński ma także, Rosiński ma także sporą zdolność posługiwania się fałszywymi tożsamościami, w tym cyfrowymi. Wcale mnie to nie dziwi. Włamał się do centrum danych partii Polska Zjednoczona Partia Synergetycznej, a także ukradł 20 milionów transkredytów. 20 milionów transkredytów. Jest to waluta bardziej w zapisie elektronicznym, ale to są pieniądze, o których nigdy żeście nie słyszeli. Transkredyty jest bardzo ciężko wyśledzić i są używane na Zachodzie. Coś powiedzmy, za transkredyty w Peweksie można by kupić dużo fajnych rzeczy, ale 20 milionów to jest kwota, o której nigdy nie słyszeliście. Nie 20 tysięcy, tylko 20 milionów. Transkredytów. A to może przyjrzyjmy się temu, kogo przywieźliście. Może on nam coś powie. No to zapraszamy do sali przysłuchań. We czwórkę? Zapraszam Marcelę, ona jest specjalistką od wyciągania informacji. Dobrze. Słuchaj, wchodzisz do małego pomieszczenia, twoi koledzy są za dużym lustrem. Tam siedzi skuty piosenkarz, nawet może kojarzysz jego kilka kawałków. Jest w szlafroku, w butach i całkiem zaskoczony. Dlaczego pana samochód uczestniczył we wczorajszym zabójstwie? Mój samochód uczestniczył... Co robił pan wczoraj? Przez cały dzień? Co robiłem wczoraj przez cały dzień? Od popołudnia. Popołudnie miałem nagranie w studio. Czy poruszał się pan swoim autem? Pojechałem tam autem, tak. Byłem na 13 do
Do 18 byłem na miejscu. Gdzie stało auto wtedy? Stało przed studiem nagraniowym. Gdzie znajduje się studio? Na Woronicza. Mamy monitoring z Woroniczej. Seweryn, sprawdź to szybko. Idę. Ja jestem Franciszek. Nie mówię do pana. A tu nie ma nikogo innego? Tak, mam douszny komunikator. A, mamy. Idę tak się poszukać monitoringu. Dobra. Słuchaj, sprawdzasz. Oni znaleźli jakiś samochód, który pasował do opisu. Ale on nie ma zamazanej rejestracji, tak jak ten, który sprawdzałeś wcześniej, którym poruszali się zamachowcy. Faktycznie stoi taka złota Syberna pod Woronicza, ale normalnie rozpoznajesz numery rejestracyjne. Do sali przesłuchań wchodzi kapitan Kulesza, Marcela, do mojego gabinetu. Wy też. Ty też. Ja idę do Nyski. Co jesteś? Do mojego gabinetu teraz. Idziemy. Spotykacie się w gabinecie waszego kapitana Kuleszy, który siada za swoim biurkiem. Gabinet skromny, pełen medali, pucharów, ale nie jesteście tutaj, żeby je podziwiać. Kapitan nie jest zachwycony. Powiedzcie mi, co do cholery się dzieje z wami? Świadek sekretarza postrzelony w hotelu, w którym powinniście być od kilku godzin. Posterunkowy tak samo. Strzelanina w szpitalu. Postrzelony świadek bez głowy. Przepraszam, cofam. Kapitan o tym nie wie, prawda? Cofam, dobra. To był sygnał, że się pomyliłem. Jesteście postrzeleni. Zamachowiec był w szpitalu. Strzelanina w szpitalu. Kurwiony sekretarz partii. Spotkałem się dzisiaj z nim rano. Byłem z rodziną w parku. Znalazł mnie tam. Co się dzieje? Gdzie jest jego świadek? Kapitanie, za tego... Zgubiliście świadka. Marcela, ty sama powiedziałaś mu, że nie wiesz, gdzie jest Francuska świadek. Francuska 18. Co jest? Francuska 18. Rozumiem, że to jest adres, gdzie jest świadek. To czemu wy jesteście jeszcze tu? Kapitanie, za tego człowieka została wyznaczona nagroda. Bo nas pan kapitan wezwał do gabinetu, dlatego tu jesteśmy. To jest ważniejsze. Jesteśmy tu dla pana. Kapitanie, za tego człowieka została wyznaczona nagroda. Wójcik, nie mydlijcie mi oczu. Skoro wiecie, jak w ogóle, jak zgubiliście świadka? Czy nie byliście we dwóch i pilnowaliście go tam na miejscu? To zaskoczyli nas. Ale nie, chyba nie stał i nie wyszedł. Był po operacji. Nie działały wszystkie Jarzeniewski w szpitalu. Kapitanie. Mamy kreta u nas. Mamy kreta u nas w centrali. Wiemy, gdzie jest świadek. Jest chroniony, jest schowany. Nie powiemy nikomu. Dobrze, powiedziałem, że wszystkimi metodami. Cieszę, że się Max, że wziąłeś to sobie do serca. Słuchajcie, ale dobrze. Ale chroniony przez kogo? On ma być jutro o 9 rano w Pałacu Centralnym. Nie, za dużo pan kapitan pyta, naprawdę. Mamy go chronić, chronimy. Słuchajcie, sekretarz Zieliński jest to bardzo wpływowy człowiek. Też może bardzo dużo zrobić dla naszego wydziału. No nie chcę, żeby stanął w ogniu piekielnym, kiedy znowu będzie się ze mną widział. Dostaniemy dofinansowanie, którego potrzebujemy. Jaka to była ulica? Francuska. 18. Co planujecie dalej? Dostarczyć go tak, jak zostaliśmy poproszeni. Na 9 w poniedziałek będzie zeznawał. A teraz chronić. Chcielibyśmy się także dowiedzieć, kto do nas strzela. Ale to może jest mniej ważne od dostarczenia świadka sekretarzowi. Czekajcie, bo był drugi zamach, tak? Postrzeliłeś go? Tak. Nie wytropiliście go. Uciekł. Rozpłynął się. Co jeśli on teraz tam jest? Na tej francuskiej? Nie, wie tylko nasza piątka o tym.
tak jak wcześniej, tylko my wiedzieliśmy, gdzie jest Sputników 3, pokoju 309 Rosiński. Wcześniej jeszcze wiedział sekretarz Zieliński. Wiedziało dużo osób. Nie wiem, sekretarz wydawało mi się, że chodziło mu o dyskrecję. Nie wiem, jedziecie na tą francuską? Co robicie? Jedziemy. Jedziemy. Wyjdźcie. Seweryn, sprawdź, odpytaj tą bazę danych, czy są osoby o podobnym rysopisie do Rosińskiego, które na przykład przebywają obecnie w celi. Na komisariacie. Albo w ogóle sprawdzamy. Robię taki przychód po komisariacie, sprawdzić, czy gdzieś może w którejś z tych cel na komisariacie nie jest taka osoba podobna do... podobna do Rosińskiego. Idziesz to dalej. No, przeglądam tak szybko, wybieram, czy tutaj jest ktoś podobny. Słuchajcie, a w międzyczasie może dociśniemy Wyjca, bo ktoś tym jego samochodem jednak jeździł, nie? No mam wątpliwości, czy to był ten samochód. Chociaż kamery wskazywały, że tak. Może ktoś manipulował tablicami rejestracyjnymi. Słuchajcie, to ja pogadam z nim po swojemu. Bardzo proszę. Idę do piosenkarza. Dobra. Czekaj, zostawmy to poza kamerą, dobra? Wyobraźmy sobie, co tam się dzieje. Ty chodzisz po celach, po areszcie, szukasz odpowiedniego, podobnego człowieka, żeby potem mu wydłubać... Z grubsza. Wydłubać mu implant. Czytasz Michał w moich myślach. Dobrze. A czy ja mogę wysłać drona na tą francuską 18? Jezu, ale ty wiesz, tam nic się nie dzieje przecież. Przecież to jest blesz. Ale możesz, oczywiście. Żeby po prostu latał i monitorował to miejsce. Tak. Rozumiem. Oczywiście, że możesz. Pewnie. Dobra. A Marcela? Idę z kolegą i przesłuchujemy jeszcze piosenkarza. Dobra. Ciśniemy go. Dobra. Kogo tutaj najbardziej techniczny jesteś? Przejdę do ciebie dyżurny. Słuchaj, Seweryn, wy jesteście tam wmieszani w tą sprawę w Saskim. O jest, nie w Saskim. W szpitalu Praskim. Przyszedł wydruk do was. Wydruk? Tak. Tam został jakiś człowiek postrzelony i trafił do kostnicy. Aha. I chodź, sam zobaczysz, o co chodzi. Chciałbym, żeby pomoc B bym chciał poprosić. Okazuje się, dostajesz wydruk, sprawdzono odciski palców człowieka, który trafił do szpitala. Wyciągasz jednego podobnego człowieka, on nie wie jeszcze, co go czeka. Prowadzisz go na razie do waszego gabinetu, gdzie siedzi Seweryn i czyta jakiś wydruk, kajdankami go przypinasz do kaloryfera. Dokładnie tak. Seweryn czyta jakiś wydruk. No to nasz Rosiński okazał się Żukowiczem. Nic nam to nie mówi, Seweryn. Bo pan Stefan Żukowicz też mi nic nie mówi. Jest zupełnie przeciętnym kierownikiem regionalnego Muchomorka. Tak przeciętnym, jak ten przykuty tutaj do kaloryfera? Czy to jest ten poziom przeciętności, Seweryn? Nie, ten przykuty do kaloryfera to jest chyba ten artysta, co występuje. Nie, to jest jakiś bezdomny, którego on teraz z aresztu wyciągnął. No to myślę, że podobnie. Kierownikiem tego Muchomorka, w którym byliśmy, od którego wszystko się zaczęło? Tam się wszystko zaczęło. Czekaj, ty to siedzisz i patrzysz, jak Max przesłuchuje brutalnie świadka. Znaczy, nie świadka, tylko podejrzanego piosenkarza. Ja chcę go zapytać, czy on zna Żukowicza. Ty nie wiesz o żadnym Żukowiczu, ty jesteś w ogóle gdzie indziej. Podsumowując, pan Rosiński, cała ta strzelanina pewnie wpłynęła jakoś na życie pana Stefana Żukowicza dość spektakularnie, natomiast na pewno nie wpłynęła na życie pana Rosińskiego. Dobrze, możemy się czegoś dowiedzieć od naszego artysty?
Co robicie? No, bijemy go. Nie, nie, ja wiem, nie, nie ciebie pytam. Ja wiem, ja pytam Marcina. Czekam na rozwój sytuacji, natomiast mój plan... Pokażemy to Marcinowi. Mój plan już znasz. Ja Rosińskiego mam. Rezerwowego Rosińskiego mam. Znaczy masz, wyciągnąłeś z celi jakiegoś... Ale oswajajmy się już z tą myślą. Bo tylko bez przypadkowego człowieka. Wchodzisz do pokoju przesłuchań, no akurat Max wyciera sobie dłoń z krwi, a człowiek jest w kiepskim stanie. Za lustrem obserwuje to wszystko Marcela. Dowiedzieliśmy się czegoś więcej? To w ogóle nie jest ten człowiek. To w ogóle nie jest ten samochód. On nic nie wie. Musi się znaleźć człowiek. Bardziej chcesz się na nim wyżyć za to wszystkie to pasmo sukcesów, które było za wami. Czekaj, ale jak nic nie wie, no przez kamer wyszło, że to tym samochodem, czy... Nie, właśnie mówiłem wcześniej, to nie jest ten samochód. Tylko wie, że bardziej chcesz się na nim wyżyć za to, że masz poszkodowaną rękę, że w szpitalu ci wsiadek nie żyje. Nie, nie skumałem. Aha, dobrze. Co robicie? No, przeszukujemy dalej bazę danych, szukając powiązań Stefana Żukowicza. My czujemy z tymi rekordami samochodów, tych gwiazd i tak dalej. No, staramy się znaleźć... Nie ma takiego nazwiska na tej liście właścicieli samochodu Syberna. Staramy się skorelować te dane, którymi dysponujemy w centrali, bo zupełnie jakby ten człowiek jest niewidzialny. Nie bez powodu ma taką. A możemy w NFZ-cie z 2089 roku sprawdzić, czy może... Ktoś potrzebował pomocy, bo go postrzelili w rękę ostatniej nocy? Wiesz co, pewnie tak, tylko... A, rozumiem, to chodzi o ten zamach teraz. No bo zakładam, że jednak jakoś go trafiliśmy, więc skoro go trafiliśmy... Znaczy ten zamachowy, czy został trafiony. No. I tak, pytamy też informatorów, może tak, gdzieś tam trafił do Reaper Doka. Podsumujmy sobie to, czego się dowiedzieliście. W tej sprawie. To składając to, co wiemy od informatorów, z tym, co dostaliśmy z kostnicy, no to zastrzelono nie Rosińskiego, chyba mniejsza o to kogo, bo wydaje się, że to była osoba zupełnie nieistotna dla tej całej sprawy. Wiemy też, że ktoś zainwestował sporo czasu w to i energii, żeby udowodnić nam, że ten zastrzelony to jednak mógł być Rosiński. Pytanie też jest takie, na ile on jest podobny do Rosińskiego, bo nasz milicjant, który pilnował Rosińskiego, rozpoznał go, jak go tam przytaszczeliśmy z tym łóżkiem na tą salę. Więc warto byłoby wiedzieć, czy oni faktycznie są do siebie podobni, czy może milicjant miał w tym jakiś udział. Zastanawiamy się. Obecnie gdzie jest posterunkowy Kamiński? Posterunkowy Kamiński leży w szpitalu. Ciągle? Był postrzelony. No. Operowali go dzisiaj w nocy. Ja deklaruję, że mogę pojechać jeszcze raz go przesłuchać, skąd on znał Rosińskiego, czy to jest pewne, czy to jest Rosiński i w jakich okolicznościach go poznał. Znaczy, na jakie postawiam, że to już, że się sprawdzali. On powiedział, że człowiek, którego widział wtedy, który był operowany obok, że to jest ten człowiek, którego on pilnował wtedy w pokoju. Czyli pilnował niewłaściwego człowieka. Słucham? Pilnował niewłaściwego człowieka. Bo może nas ten sekretarz wkręca, może to my tu jesteśmy wkręcani jakoś. Seweryn, masz tam widok z tego drona? Mam widok z drona. Co masz? Widok z drona. Na drona. Tak, ale tam się nic nie dzieje. Seweryn, a może ty masz... Czy masz zdolności do tego, żeby spróbować włamać się do systemu komunikacji sekretarza Zielińskiego? Nie wiem, czy chcemy tak bardzo pogarszać swoją sytuację. Już nic nam nie zaszkodzi. Tak. W naszej sytuacji już ją trudno pogorszyć. Drzwi od waszego gabinetu
otwierają się, kiedy wchodzi sekretarz Zieliński. W towarzystwie obstawy czterech tak zwanych sentynów, symbolu bezwzględnej lojalności wobec partii. Pod szerokimi garniturami mają zaawansowane egzoszkielety, pancerze, wyposażeni w pistolety nanoenergetyczne i wachlarzowe tarcze. Istni pretorianie partii. Czy ja mogę ich sprawdzić, czy Nysa jest zatankowana? Czy co jest? Czy Nysa jest zatankowana? Czy ty... Jeden z nich, tych ochroniarzy, po prostu ciebie tylko ręką sprowadził z powrotem na krzesło. Czyli nie mogę. Doszły mnie słuchy, że wiecie, gdzie jest mój świadek. Wiemy. Czy będzie jutro na przesłuchaniu o godzinie 9? Będzie. Cały i zdrowy? Lekarz mówi co innego. Będzie mógł zeznawać. Będzie mógł zeznawać. Doskonale. Chciałbym poprosić, przepraszam, źle się wyraziłem, żądam na piśmie raportu z całego tego zajścia. Teraz. A kim jest ten człowiek przykuty do kaloryfera? To jest jakiś prywaciarz. Wydaje się, że zna Rosińskiego. Tak przed chwilą powiedział. Człowiek, ten przykuty nie ma absolutnie pojęcia, o czym jest mowa. To jest jakaś ważna szycha w strukturach prywaciarzy. Dobrze, przesłuchaliście go? A czy uważacie, że on jest tym, który co, rozpoznał go? Wydał go zamachowcą? Jesteśmy w trakcie ustalań, sekretarzu. Słuchaj, rzucimy sobie na twoje przekonywanie sekretarza partii. Ja chcę, słuchaj, piątkę. Jak tam z twoją charyzmą? Jeden. A jak tam z twoim przekonywaniem? Bez rewelacji. Ale zawsze mogły być ujemne modyfikatory. Cyk. No bez przesady, na stole. Nie, na stole. Potem zgarniemy. Jedynka! Słuchajcie, to oznacza najgorszy rzut, jaki może być. Po kapitana. Kapitan Kulesza jeszcze przychodzi. W waszym małym gabinecie. Natychmiast macie mi powiedzieć, gdzie jest świadek. Francuska 18, mówili mi. Dlaczego znajduje się na francuskiej 18? Co on tam robi? Kto go pilnuje teraz? Jest chroniony przez drona. Przepraszam? Jest chroniony przez naszego drona. Jest chroniony przez waszego drona? Obserwujemy sytuację na bieżąco. Panie kapitanie, to jest jakie... Ja zaufałem w pana ocenę. Ale to, czego ja tutaj jestem świadkiem, to jest dowód na to, że należy zmienić nadzór nad całą tą jednostką. Jedziemy na francuską 18. Słuchajcie, wychodzi Zieliński od was razem z kapitanem. Wy wiecie, że Rosiński nie jest na francuskiej 18. Wiecie, że Rosiński nie został zastrzelony w szpitalu. Wiecie, że to nie Rosiński był operowany. Wiecie, że ten sam człowiek był w pokoju hotelowym i że pilnował go milicjant. Ten Franek, który został postrzelony. A musicie zdobyć Rosińskiego na jutro. Ja mówię o prawdziwym Rosińskim. Tak. Czas chyba stanąć w prawdzie. Wiecie, że okazało się, że człowiek w Kostnicy nazywa się Stefan Żukowicz i mieszka w dzielnicy Warszawa Pruszków. Nie macie pojęcia, kto to jest. Poza tym, że układnym kierownikiem regionalnym komu Homorka. Czy to nas gdzieś zaprowadzi? Jego mieszkanie w Pruszkowie? Donikąd. Może czas przekonać sekretarza, słuchajcie, że ta osoba, którą wskazał do ochrony, nie była Rosińskim, więc skoro nie była Rosińskim, nie mogliśmy pilnować Rosińskiego. Dobra wiadomość, Rosiński żyje. Zła wiadomość. Nie dostaniemy nagrody za Rosińskiego. Zła wiadomość? Troszeczkę nakłamaliśmy po drodze. No tak, ale wiecie, że Rosiński żyje, nie? Co robicie?
Słuchajcie, a jak się tam znalazł ten Żukowicz? No on jakoś musi być w to wplątany. Więc może to jest ten trop. Ja bym jechał na francuską. No bo słuchajcie, mamy... Możesz ten wydruk też zobaczyć sobie, nie? Tak jest. Mamy takie opcje, że no albo jedziemy na tą francuską, no i tam już nasz blef runie. Możemy zwiewać. Kilka wykroczeń drogowych. Dobra, co robicie? To właściciele tych aut, które korespondują z tym, co widzieliśmy na monitoringu, to nie meczuje, to znaczy... Nie, to nie jest, to nazwisko tam nie figuruje. Ja bym jeszcze sprawdził tego Żukowicza tak naprawdę, bo Rosiński też chyba miał dostęp do tych baz danych. Pytanie, czy tu coś nie pogmerał? Znaczy sprawdzenie, wiesz, to jest ten wydruk właśnie, bo to są informacje, które macie na temat tej osoby, która teraz leży w kostnicy bez głowy. Jedźmy na francuską 18 i powiedzmy sekretarzowi, przyznajmy się, komendantowi, że od początku to nie był Rosiński. Tak, i że ktoś ma informacje z wewnątrz, być może z naszych systemów, i za nami poluje na Rosińskiego. Jego pech jest taki, że to cały czas nie był Rosiński. Ale, bo ten Żukowicz, no tu mamy wydruk z bazy danych, że jest bardzo lojalny wobec partii, więc... Był. Ale jak on się znalazł w ogóle w tym pokoju? Kto go tam wysłał? Kto mu kazał udawać Rosińskiego? To jedźmy przez Pruszków na francuską. Trochę naokoło, ale można. Nysa zatankowana. Dobra, jest. Tak, przychylamy się do propozycji Seweryna. Dobra, czyli francuska 18, ale przez Warszawa Pruszków. Tak. Franka Dobra. Już nie odwiedzamy w szpitalu? No. Czeka na nas. Nie, tam mogą na nas czekać. To jest posterunkowe, to on wie, kogo on chronił. Dobra, na Pruszku. Dobra. Słuchajcie, wyjeżdżacie z waszej centrali, z centrum Warszawy w ogóle, z tego całego serca CPRL-u, w stronę najpierw tych zachodnich peryferii. Mijacie monumentalne gmachy centrum, które z biegiem lat przekształciły się w nowoczesne, choć bardzo surowe konstrukcje z betonu i stali, ozdobione czerwonymi neonami propagandowymi, pełnymi haseł partii. Mijacie pałac centralny, siedzibę partii PZPS, gdzie byliście wczoraj po południu, a gdzie macie być jutro rano o 9 z Rosińskim. Unoszą się na niej hologramy przypominające o jedności i konieczności wspólnego wysiłku dla dobra wspólnego. Wyjeżdżacie ze śródmieścia, miasto staje się teraz bardziej monotonne. Betonowe bloki o bardzo prostej, funkcjonalnej architekturze ciągną się właściwie bez końca. Oddzielone są od siebie tylko pasami ulicznych arterii. Raczej puste ulice służą bardziej rządowym pojazdom, takim jak wasze, milicyjnym patrolom. Czasem mijacie jakiś czarny konwój tajnej milicji, tajnych agentów. Gdy wjeżdżacie do rejonów, które kiedyś były oddzielnymi miastami, takim jak Mijany Piastów najpierw, ale też gdzie indziej Piaseczno, Legionowo, Wołomin, czy właśnie Pruszków, do którego jedziecie, trudno jest odróżnić, gdzie kończy się jedno miasto, gdzie kończyło się kiedyś jedno miasto, a zaczynało następne. Dlatego, że wszystko zostało wchłonięte do tej metropolii warszawskiej, tworząc gigantyczny konglomerat, a te dawne miejscowości stały się po prostu kolejnymi dzielnicami. I Pruszków, choć technicznie jest dzielnicą Warszawy, absolutnie nie zyskał na wchłonięciu przez metropolię. Zamiast tego pogrążył się w szarości, ubóstwie. Bloki mieszkalne są dużo bardziej zaniedbałe, pokryte graffiti, łuszczącą się farbą. Brak tutaj tych barwnych, neonowych witryn w stołecznego centrum. Na wąskich uliczkach widzicie poroszatane śmieci, ślady po pożarach czy zamieszkach są tutaj normą. Okna mieszkań są często zabite dechami albo zaślepione starymi, pożółkłymi zasłonami. I w końcu docieracie do celu, bo znaleźliście adres, tak? Który brzmi?
Robotnicza 14 przez 3. Tak jest, w końcu docieracie na ulicę Robotniczą 14. Wysoki, ciemny blok, który przypomina bardziej zrujnowaną twierdzę niż miejsce do życia. Budynek, chociaż masywny, wydaje się być chwiejący, jakby każdy jego element był na granicy rozpadu. Światła na klatkach schodowych tutaj są zawsze migają nieregularnie, rzucają upiorne cienie na ściany. W bramie na mały dziedziniec kręci się kilka postaci w podartych ubraniach. Obserwują was podejrzliwym wzrokiem. Wy wiecie, że nie macie już czasu za bardzo na błędy. Każdy ruch jest monitorowany. Sami chcecie niedługo powiedzieć Zielińskiemu, że tak naprawdę kto nie został zabity. Każde wasze niepowodzenie może oznaczać znacznie więcej niż klęskę. I co robicie po podjechaniu pod Robotniczą 14? Wyrażam niepokój, że w tak paskudniej dzielnicy Warszawy Pruszkowa mieszkać ma kierownik regionalnej sieci dystrybutorów spożywczo-przemysłowych Komuchomorek. To musi być bardzo majętny i bogaty człowiek, a my tym samym odwiedzamy jakąś ruderę, która okaże się lipnym adresem. Jako, że jest ciemno, oświetlamy ich latarką. Dobra, wyciągacie latarki na wszelki wypadek. Którą zabrałam z domu. Dobrze. Co robicie? Idziemy. Wychodzicie. Wchodzicie na klatkę schodową, schody skrzypią. Mieszkanie numer 3 nie powinno być wysoko. Raptem piętro, jest trójka. Napisane jest S.E. Żukowicz. Słuchajcie, popełniliśmy już tak dużo błędów, że ja poczekam na zewnątrz, bo jeżeli tam ktoś jest, może wyskoczy przez okno. Więc proponuję, żebyśmy się rozdzielili i deklaruję, że obstawię okno, skoro dobra, to jest niewysokie. Tak. Może weź karabin z Nysy. Co? Karabin, no, żeby karabin z Nysy. No. Bierzesz karabin, dobra. Biorę karabin z Nysy. Dobra. Teraz mniej więcej wiesz, które to jest okno. Nie więcej. Wy we trójkę stoicie przed mieszkaniem numer 3. Pukamy. Pukacie. Nikt nie odpowiada. Z buta. Z drzwiami. Ale patrzysz na niego, mówi, że wchodzicie z drzwiami, tak? Dla Maxa to nie jest żaden problem, robił to nieraz. Wpadacie. Mieszkanie Stefana Żukowicza, tutaj miał rację wasz kolega. Coś ta dzielnica nie pasowała. I to mieszkanie jest zaskakującym kontrastem do całej tej dzielnicy i tej zrujnowanej klatki schodowej. Kiedy wchodzicie do środka, od razu zauważacie, że wnętrze jest dobrze utrzymane, a nawet eleganckie, nawet jak na realia CPRL. Na podłodze leży nowoczesny, choć nieco przytarty turecki dywan, który daje przytulności wnętrzu. Ściany pomalowane są w stonowane jasne kolory, a w meblościance w salonie, który od razu widzicie po prawej, stoi duży radiowizor. Nikt nie zareagował na to. Przeszukujemy to mieszkanie. Dobra, jakie pomieszczenie? Całe mieszkanie. Powiedzmy jakąś kolejność mi chociaż daj. Okay. Salon jest blisko. No to salon, od salonu zacznijmy. Max wpada do salonu. Seweryn? Ja do łazienki. Łazienka? Kuchnia. Kuchnia. Wpadasz do salonu. Solidna, drewniana meblościanka, poukładane są książki, drobne bibeloty, rodzinne fotografie w prostych ramkach. O! To jest on. To jest on, Żukowicz, nie? Znaczy przynajmniej człowiek, który w szpitalu, którego widziałeś, że był operowany. To jest on. Z rodzicami, z jakimiś dziećmi. Na środku stoi niski stolik z ciemnego drewna, a wokół są rozstawione wygodne fotele, lampa z żółtym abażurem o wiszących frędzlach, sofa pokryta aksamitnym materiałem, na parapecie stoją pielęgnowane rośliny doniczkowe, zasłony z ciężkiego materiału zasłaniają okna, wszędzie czujesz zapach papierosów, chciałbym od ciebie test zmysłów. Czyli inteligencja, zmysły, trójeczkę chcę. Jedną kością, jesteś ranny. Jest trójka, dobra. Ja poproszę D, jeśli mogę. To jest kartka z notatnika, który leży przy telefonie. Kuchnia, mówisz? Kuchnia, chociaż jest niewielka, jest zadbana, funkcjonalna, nowoczesne sprzęty, lodówka z radiowizorem wbudowanym, automatyczny ekspres do kawy. Sugerują, że Żukowicz ceni sobie wygodę, ale też ma dostęp do towarów,
o których wielu może tylko pomarzyć. Na stole w kuchni stoją filiżanki z niedopitą herbatą, obok leży otwarta gazeta z piątkową datą. Chciałbym od ciebie test zmysłów. Trójeczka. Pięknie. Widzisz, że powyciągano, otwarta jest są drzwiczki od apteczki. Powyciągano sporo leków, jest kilka fragmentów bandaża odciętych. Brakuje środków przeciwbólowych. Łazienka. Łazienka jest ciasna, dobrze utrzymana, białe kafelki na ścianach, ciemnoszare na podłodze. W tym sterylnym wnętrzu dostrzegasz od razu coś, tam natychmiast przykuwa twoją uwagę. Na blacie przy umywalce rozrzucone narzędzia domowego użytku. Ostry nożyk do ziemniaków, igły, nici, a także nożyczki i pęseta. Wszystko ma ślady krwi, która nie została dobrze zmyta. Możecie z sobą, ty też jesteś w kontakcie z nim. Tak jest. Znaleźliście coś ciekawego? Tak, znalazłam kawałki bandaży i brak środków przeciwbólowych w kuchni. Widać, że ktoś był opatrywany. Ktoś tutaj opatrywał jakieś rany. Czyli ktoś wycinał geolokalizator. Tak, w łazience są ślady po tym. Albo opatrywał ranę. Bez wątpienia. Jak ktoś, tak, są ślady, igły, nici, penseta. Tak, no mogło to być opatrywanie ran albo wyciąganie geolokalizatora. Słuchajcie, mam kartkę z notesu, który był przy telefonie. Jest ona pusta, ale może by się udało jakoś po odcisku tego, co na niej było, odczytać, co ktoś zapisywał. Jest jeszcze sypialnia. To ja idę do sypialni. Sypialnia jeszcze jest. Idziemy razem. Dobra. Wy we dwójkę wchodzicie do sypialni, kiedy coś Max robi. W sypialni zauważacie coś, co od razu mrozi krew w żyłach. Na dużym łóżku, przykrytym elegancką narzutą, leży związana kobieta. Jej oczy szeroko otwarte, ale w spojrzeniu nie ma już życia. Twarz, która kiedyś mogła być pełna ciepła, teraz jest zniekształcona przez strach i ból. Szorstka lina, którą związano jej ręce i nogi, wbiła się w skórę, zostawiając głębokie ślady. Ciało jest nieruchome, ale na szyi widać wyraźne ślady po uduszeniu. Chciałbym od was też zmysły, trójkę przynajmniej. Zmysły. Dwoma kostkami. Plus jeden. Ale to plus jeden do rzutu, dobra, a okay. Nie do kostek. Dobra. Czyli trójkę wystarczy, jak wyrzucić. Trójkę chciałem, tak, to... Sześć. To jest szóstka, wystarczy. Przez przypadek kopiesz paszport na podłodze. Kiedy go podnosisz, okazuje się, że to tylko pokrowiec na paszport. Ty, przeglądając szafy, widzisz, że ewidentnie brakuje podstawowych męskich ubrań. Brakuje bielizny, ale też kosmetyków, teraz tak sobie kojarzysz z łazienki. I właściwie tutaj mogły stać obok siebie dwie walizki, ale jednej nie ma. Słuchajcie, bo odczytałem, co było zapisywane w tym notesie i teraz wam czytam. Wyloty niedziela, Paryż przekreślone 8:40, 10:35 Chicago też przekreślone, Londyn nie ma takiego miasta, natomiast podwójnie podkreślone jest Madryt 14:50. Która godzina? Jest 14:20. Jedziemy na lotnisko. Na lotnisko. Na które? Trzeba sprawdzić w Nesce. Ja szybko sprawdzę, wsiadamy do Neski. Tak jest. Dobra, oni wyskakują z mieszkania, no, tak? Czy słuchajcie, no bo to jest pół godziny, tak naprawdę, to może wstrzymajmy ten, spróbujmy wstrzymać ten lot. Macie telefon w Nysie. Mamy telefon w Nysie, ale możemy też spróbować. Ale lot jest z Modlina, będzie opóźnienie. Poczekajcie, ile jest lotnisk? Siadacie do Nysy, tak? No i szukamy informacji. Słucham? Szukamy informacji, ile jest lotnisk i z którego na podstawie... Znaczy przekażmy do centrali... Okęcie najbliższe. Jest. Okęcie jest najbliższe, ale to dzwonimy najpierw. Potwierdzić, czy jest faktycznie taki... Dzwonię. Dobra, dzwonisz. Z Noski. Informacja o Okęcie, słucham. Chciałbym się zapytać, czy lot do Madrytu... O godzinie, patrzę na Maxa, żeby mi podpowiedział. 14:50. Jest taki lot? Tak, jest. Właśnie kończy się odprawa. Proszę zatrzymać tą odprawę. Proszę opóźnić lot.
Ale proszę pana, ja nie mogę czegoś zrobić czegoś takiego. Robert Wiśniewski, to jest sprawa bezpieczeństwa państwa. Proszę zatrzymać ten lot. Ile jeszcze potwierdzeń pani potrzebuje? Będziemy za chwilę. Proszę uspokoić wszystkich pasażerów, że nic się nie dzieje. Ale proszę pana, ale nie wystarczy, że pan poda imię i nazwisko, ja tutaj samolot panu wstrzymuję. Siadajcie, spróbuję. Poza tym nie widzę pana na liście pasażerów. Informujemy Straż Lotniska. Tak, dokładnie tak. Zadzwońmy do centrali i... Odkładasz? Tak jest, no. Słuchajcie, dzwońmy do centrali i niech po prostu zwiną wszystkich, co stoją tam w kolejce do tej odprawy. Nie no, dzwonimy dokładnie na posterunek na lotnisku. Na lotnisko. Znaczy do naszej... I dajemy dyspozycję. Mają trzymać odprawę. A ty jedziesz, dobra. Słuchajcie, ruszacie czym prędzej w stronę Okęcia. Razem jedziemy, wszyscy razem, dzwonimy z auta. Tak, tak, wszyscy, tak, tak, tak. Kto wykonuje telefon? Ja dzwonię. Dobra. Tak. Dzwonisz na Okęcie. Ochrona Okęcia, słucham. Robert Wiśniewski, agent Wydziału Cyberprzestępczości. Proszę natychmiast zatrzymać wylot do Madrytu. Tylko proszę to zrobić dyskretnie. Bezpieczeństwo państwa to jest osobiste polecenie sekretarza Zielińskiego. Wstrzymać samolot dyskretnie. Dyskretnie. Poinformować, że lot będzie tylko chwilkę opóźniony, że wszystko jest w porządku. Proszę natychmiast to wykonać. Dobrze, takie. Wszystkie ewentualne odstępstwa proszę kierować bezpośrednio do Pałacu Centralnego. My za chwilę będziemy. Zawiń pasażera. Rozumiem, zrozumiałem. Rozłączył się. A wy mkniecie na lotnisko Okęcie, lotnisko Chopina. Miejsce, gdzie widać mieszankę nowoczesności i przestarzałego komunizmu. Macie jakiś plan, na jakiś trop wpadliście. Co tam, francuska 18? Od początku mówię, że trzeba do Pruszkowa jechać. Słuchajcie, jedziecie czym prędzej. Zajeżdżacie. Kiedyś to był szczyt, takie miejsce, lotnisko. Nowoczesne fotokomórkowe drzwi, a teraz skrzypią i ciężko im się rusza od tego ciężaru osadu dymu papierosowego. Nie ma tutaj tłumów, ponieważ loty na zachód, jest tak naprawdę tych lotów bardzo niewiele, a na wschód taniej jest udać się pociągiem. Michał, Max zwrócił mi uwagę, że to są milicjanci. Im trzeba wydawać precyzyjne polecenia. Tak. Więc wykonuję ponowny telefon i proszę ich o to, żeby wszyscy pasażerowie, którzy się zgłosili, zostali przez funkcjonariuszy przypilnowani. Nikt nie może opuścić tego samolotu. Taką dyspozycję wydaje ponownie dzwoniąc na ten posterunek. Słuchaj, wszystko zrozumieli. Ładnie się przedstawiłeś, powiedziałeś, kim jesteś. Ale ja widzę po twojej twarzy, że nie jesteś przekonany absolutnie. Dobrze, słuchajcie, liczbę podróżnych redukuje też fakt, że nie jest łatwo dostać pozwolenie na paszport tymczasowy. Trzeba być tam oczywiście kimś, na przykład prezesem klubu sportowego albo kierownikiem regionalnym komu Homorka. Wchodzicie na terminal odlotu. Samochód zostawiliście. Zapytam, karabin wziąłeś? Wziąłem. Dobrze. Cały czas go mam. Potem. Uczę się na błędach. Dobra. Przy wejściu na terminal odlotu chciał was zatrzymać mężczyzna sprzedający przeterminowane bilety lotnicze, ale całkowicie go zignorowaliście. Macie jeden cel, znaleźć Rosińskiego. Ludzie palą papierosy tutaj w rzędach długich ławek. Chmura nikotynowego dymu pod sufitem. Oczywiście strażnicy lotniska od razu zwracają na was uwagę, bo wasze zachowanie jest dziwne, bardzo nerwowe. Co robicie? Wyciągamy blachę. Słucham? Wyciągamy legitymację. Dobra, okej. Okay. Dobra. Co dalej? Ja wyciągam legitymację i idę do podłączyć się do systemu, żeby ściągnąć sobie listę pasażerów. Dobra. Dobra, dobra, a reszta? No idziemy w to miejsce, gdzie jest odprawa. Dobra, w porządku. Siadasz od razu, czyli puszczają się z legitymacją, sprawdzasz listę odlotów. Jest Stefan Żukowicz. Leci do Madrytu. Lot wstrzymany. Sprawdzam, czy jest odprawiony do Madrytu. Jest odprawiony. No to pan Stefan Żukowicz komunikuje się z pozostałą częścią zespołu, tak. I mówię, że pan Żukowicz jest na pokładzie samolotu zgodnie z... O nie, przeszedł odprawę, więc jest w tej strefie odprawionej. To znaczy, że mamy dwóch panów Żukowiczów. Tak jest. Zamykamy ten... Biegniecie do miejsca, gdzie jest kontrola bezpieczeństwa, gdzie są celnicy.
Bo teraz was zaraz, hola, hola. Nie możecie przejść dalej. Oczywiście, że nie tylko możemy, ale musimy. Przebijamy się i mówimy, że absolutnie mają zatrzymać cały ruch, zarówno boarding, jak i osoby opuszczające. I jak się przebijasz? Kulturalnie, acz stanowczo. nie może, to jest granica naszego państwa. Nie ma pan zgody na opuszczenie kraju. Nie mam zgody na opuszczenie kraju? Nie, nie może pan przejść dalej. Państwo, nie mogą państwo przejść dalej. Gościu, ścigamy terrorystę, no musimy przejść, ale żeby go zatrzymać. Jest z nami znana negocjatorka. A co ty tam ten żeton bierzesz? Ty sobie nie dokładaj go, odłóż go, ja widziałem, nie, odłóż. Nie ma możliwości, żeby się przeszli dalej. Co robisz? Mamy zgodę sekretarza. Miejcie zgodę nawet lidera partii. Nie ma takiej możliwości. A ja próbuję dostać się do systemu kontroli granicznej. Dobrze. To wszystko słyszysz przez cały czas. To wszystko. To, co oni rozmawiają, ty tak, słyszysz to. Tak, a ja próbuję dostać się do systemu kontroli granicznej po to, żeby umożliwić im przejście. To będzie dobrze. Dobre. Dajesz. To powiem tak, czwórka wpiszesz jedno, piątka wpiszesz dwoje, szóstka wpiszesz troje. Szóstka? Tak, czyli jak najwięcej. Dobrze. Oho, żetony idą w ruch, dobra. Plus jeden będzie? Plus jeden, dobra, ale mogę użyć więcej. Nie, na ten sposób w jednym teście tylko raz. Dobrze. Robimy sobie na inży... Nie, na hakerstwo, czyli na plus jeden, czyli że mamy już plus dwa. Czyli no proszę. Czwórka przynajmniej. Plus dwa, czyli właściwie dwójka. Nawet dwójka, teraz już dwójka to jedna osoba wejdzie. No, żeby jedną osobę wpisać, a tak, żeby tak. trzy, to muszę... Ale jak będzie szóstka, no to już wszyscy. Trójka jest. Plus dwa, pięcioro. Kogo, od kogo zacząłeś? Kto wchodzi? Wysyłam... Maxa, tak? Panów, tak. I? Po dwie osoby mogą być. I? Marcele lub Roberta. Dobra. Powiedz im, co zrobiłeś. Słuchajcie, włamałem się do systemu, macie wejście. Ale tylko dwie osoby udało się wpisać, więc Max i Marcela możecie przejść przez granicę. Niech panowie sprawdzą w systemie. Nie ma mowy, żeby państwo weszli. Jak to? No i kontynuujemy teraz dalej. Nie, no jasne, ale przecież mamy lot, puszczaj nas. Jaki lot? No jesteśmy uprawnieni, sprawdź w systemie. Proszę to sprawdzić. Ma pan błąd. Dobra, sprawdza. Jak się pan nazywa? Max Kowalski. Maksymilian. A rzeczywiście, pan może wejść. Mówiłem, no. Trzeba było tak od razu. Pani jak się nazywa? Marcela Wójcik. A tak, proszę bardzo. A pan? Ja się pomyliłem. We dwójkę biegniecie dalej. Widzicie bramka na lot do Madrytu. Sporo zebranych pasażerów. Jest kilku przedstawicieli ochrony lotniska. Informacja, że lot wstrzymany, ale oni tych ludzi trochę okrążyli, jakby tak psy pasterskie takie zagonili w jedną kupę. Mm-hmm. Patrzycie i widzicie mężczyznę niesamowicie podobnego do Stefana Żukowicza ze zdjęć. Ma teczkę w ręku i bandaż na prawej dłoni. Okej, podchodzimy do tych ochroniarzy, mówimy, kim jesteśmy, no tak i... Tak dyskretnie rozumiem. Tak, tak. I podchodzimy. Czy on może stamtąd uciec? Przesłucham? Czy on może stamtąd uciec? Kto czy może nie, uciec? Nie, i podchodzimy do Żukowicza gry. Wiesz co, no wiesz, no wszystko jest możliwe, nie? Ale póki co on stoi w tym tłumie, trochę jest nerwowy, ale stoi tam. Ja podchodzę do Żukowicza, łapię go za rękę. Kajdanki zakładamy. I ty tak samo? Dobra, we dwójkę... Bardzo odważnie wchodzicie w tłum. Zobaczymy. Wy robicie sobie test skradania albo ukrywania się, nie pamiętam jak się nazywa. Pod zręcznością chyba jest umiejętność. Jeszcze raz? Skradanie, ukrywanie? I łotrostwo, przepraszam. Łotrostwo. Jest. Jedna kosteczka, dobra. A u ciebie dwie. Mhm. Ja rzucam też dwiema kostkami, zobaczymy jak mi pójdzie, jak pójdzie wam. Proszę. Dwójeczka. Cztery. Wiesz, że masz jakby co żetony do powtórzenia, tak nie? Do przerzutu. No, przydałoby się chyba. Dawaj. Dwójeczka. A tam jest czwórka.
Ja mam piątkę. Słuchajcie, mężczyzna zorientował się, że idziecie do niego, łapie kobietę stojącą obok, chwyta ją za gardło, ani kroku dalej, albo skręcę jej kark. Nie potoczcie. Zatrzymuję. Potrzebuję samolotu, teraz, zatankowanego. Otwórzcie te drzwi. Chcę wejść na pokład. Weźcie go, zabierzcie. Jeden trup w tą, czy w tą, to już nie ma znaczenia. Nie ma opcji. Gościu. Uduszę ją. Ludzie zaczynają, słuchajcie, zobaczcie, czytało, rozchodzą się, są zainteresowani, ale się rozchodzą. Strażnicy podchodzą obok was, mają ręce na broni. Ja dzwonię do Kuleszy. Dzwonię do Kuleszy. A ty lecisz do budki telefonicznej na ścianie i ja zaczynasz wykręcać numer. To jest ten timing, tak. Ja próbuję uspokoić sytuację i rozmawiam z nim w tym czasie. Max? Poczekaj. A powiedz coś więcej jeszcze. Jego chcesz uspokoić? Jakie chcesz, tak. Co chcesz uzyskać? Chcę uspokoić tę sytuację i powiedzieć, że nieważne co zrobi, jest pod opieką państwa i nic mu się nie stanie. Nie rozumiesz, że nie chcę być pod ochroną państwa? Robiłem sobie test na twoje przekonywanie. No, rzuć jak najwięcej. To będzie znaczenie, jak dobrze go... Jedynka, fatalnie. Szóstka. Ale szóstka też jest. Widzisz, że ona zaczyna, wciąga go w gadkę. Wie, zaczynają rozmawiać. On w ogóle, on musi opuścić kraj, ale on za dużo nie chce powiedzieć. Ona odwraca jego uwagę trochę. Co robisz? Wyciągam pistolet. Momentalnie ściągasz jego uwagę na siebie. Co chcesz zrobić? Chcesz zaryzykować strzał? Dobrze rozumiem? Tak, ale tak, żeby go obezwładnić. Czyli nie zastrzelić. W co? W rękę. Dobra, jedną ręką trzyma ją, drugie ma teczkę. To gdzie? W co? Tą rękę, co trzyma jego, w ramię? Tak jak ją trzyma, to w tą drugą. Tą wsteczką. A ja idę w samochód. Dobra. Samochód stoi przy wejściu na terminal. No i próbuję dojechać do środka. No nie, no już bliżej, nie ten, to musiałbyś wjechać na teren lotniska i dalej no przez... To właśnie chcę zrobić. Dobrze. Ja na przez kontrolę się... bezpieczeństwa też? Przez kontrolę bezpieczeństwa. Słuchaj, dzwonisz, rozmawiasz z kapitanem i widzisz, że wasza Nysa jedzie lotniskiem w środku. Bardzo dobrze. Mówię kapitanowi Kuleszy, że potrzebuje pilną interwencję do rozmowy z celnikami, ponieważ no, nie chcą nas słuchać, a sytuacja jest dość trudna. I chodzi o świadka, priorytetowa rzecz. Dobra, wysyłam wam ludzi. Miejcie wszystko pod kontrolą. Strzał. No, ryzykowny. Ale strzelamy. No piątkę. Piątkę bym chciał. Z którego tego? Wiesz co, zrobimy sobie dwiema kostkami po prostu. Pamiętaj, że masz żetony. Możesz dodać plus jeden. Plus jeden dodaję. Dobra. A ewentualnie potem powtórzyć. Dobra, i są to dwie piątki. Słuchajcie, bardzo celny strzał. Ty zagadywałaś, Max nie wytrzymał. Wyciągnął gnata, dwa strzały, jeden w dłoń, upuścił teczkę, drugi w ramię. Kobieta została puszczona, mężczyzna upada na ziemię. Ale ludzie zaczynają panikować, strażnicy też wyciągają broń. Co robisz? Wyciągamy odznaki. Co wyciągasz? Wyciągamy odznaki i kajdanki. Dobra. A ja odpalam tak, żeby... w Nysce rozpraszanie tłumu z wykorzystaniem. Jezus, ja zabieram teczkę. Siatka. Ludzie na lotnisku padają. Krwawią z uszu i padają na ziemię. Dużo zamieszania na pewno to robi. Ale poczekaj, bo tutaj mężczyzna pada na ziemię, podbiega się z kajdankami do niego. Ja zabieram teczkę. Obezwładniam. I co zabierasz? Teczkę. Teczkę zabierasz i pomagają wam go stamtąd wyprowadzić. Piękna akcja. Zrobię mały przeskok. Pojawili się kolejni milicjanci. Przejęli, kurde, nie wiadomo, Żukowicza czy Drosińskiego rzeczywiście. Zawożą go na posterunek. To trzeba było wytłumaczyć, dlatego użycie tego sygnału w ogóle, ale przynajmniej było zabawnie, zawsze chciałeś to zrobić. Posłuchajcie, teczkę zabraliście wy ze sobą. Ja ją zabrałem. Ty ją zabrałeś. Nie pokazałem nikomu.
Nie, no, no było widać, okay, że masz teczkę. Okay. Nie, jak wróciliśmy na posterunek... Poczekaj, nie, nie. Wsiadacie do samochodu, jesteście we czwórkę, teczka. Otwieramy, czytamy. W środku okazuje się, że jest tak zwany mikrokarb, przenośny dysk z szarego matowego metalu z widocznymi nitami, jakby miał przetrwać każde warunki. Z górnej części dysku, na górnej części widnieje wygrawerowany numer seryjny oraz logo państwowe, państwowego producenta Zakłady Elektroniki Ludowej. Mikrokarb ma rozmiar większy niż tradycyjna dyskietka, jest grubszy, przypomina solidny kawał metalu. Z boku urządzenia jest małe okienko z ledwo widocznym zielonym światełkiem, które sygnalizuje, że dane są bezpiecznie przechowywane i gotowe do odczytu. Wkłada się taki dysk do specjalnego portu, który notabene masz w swoim samochodzie, w waszym samochodzie. Przeglądamy. Słucham? Przeglądamy. Nie wiemy, czy mamy Rosińskiego. Musimy się upewnić, że to jest w końcu nasz człowiek. Wkładacie dysk do samochodu, na wyświetlaczu od razu widzicie szyfrowanie, a nie z takimi rzeczami sobie Seweryn już radził. Staromodne, przestarzałe algorytmy, szybko je łamiesz. Mikrokarb przechowuje 20 milionów transkredytów gotowych do transferu. Siedzicie w NYS-ie, mając 20 milionów transkredytów. Na lotnisku. Kwota pod lotniskiem. Kwota miała trafić w ręce prywaciarzy, może nawet pozwoliłaby obalić rządy partii PZPS. Macie przekazać to, co znaleźliście swoim zwierzchnikom. Siedzicie w dość niepokojowym, nerwowym milczeniu, ponieważ od waszej decyzji mogą zmienić się losy Polski, albo wszystko może pozostać tak, jak jest. Oczywiście czekają was zasługi, bo złapaliście świadka dla sekretarza. Nie patrzcie tak na mnie. Odpala Nysę i rusza w stronę komisariatu z dworca. Seweryn, zatrzymaj się. Jadę szybko na komisariat. Przyspieszył. Wyciągam pistolet, przystawiam mu do głowy. Seweryn, zatrzymaj się. Co robisz? Próbuję... A nie, jestem w tym blaku. Co jesteś? Jestem w tym blaku. Ale masz jedną rękę sprawną. Ja mówię, Seweryn, nie wygłupiaj się, zatrzymaj się. Ale tak pojednawczo. Ale co? Pojednawczo. Co robisz? Ja też próbuję pojednać chłopaków. Przestańcie. Co wy robicie? Musimy zdecydować, co robimy dalej. A ja staram się jechać z taką prędkością, żeby jeśli ktokolwiek spróbuje mnie zastrzelić, to rozwali się razem ze mną. Nieźle przyspieszył, to jest kierowca, ma zapięte pasy. Wy stoicie na pace za nim. I jestem kierowcą rajdowym. I jest świetnym kierowcą. I mam wszczep. I jeszcze mam wszczep, którego użyję. Dobrze, super. Odrzucamy żeton. Wyświetlać się całkowicie droga. Jesteś w stanie przewidzieć zachowanie kierowców. Każdy ruch kół pokazuje ci, w którą stronę samochód skręcił. Przewidujesz, co by się stało, gdybyś puścił kierownicę nawet. Jesteś w pełni kontroli, masz pełni kontrolę nad autem. Mknie w stronę centrum. Max, o co ci chodzi? Czemu wyciągasz broń? Słuchajcie, za pomocą tego dysku możemy obalić to gówno, w którym żyjemy. Żyjesz w gównie, Max? Popatrz, co tu się dzieje. Popatrz, jak ten kraj wygląda. Cudownie, piękna, rozkwita Rzeczpospolita Ludowa. Dzięki Polskiej Partii Synergetycznej. Co, chciałbyś, żeby było tak jak na zgniłym zachodzie? Ale ja? Nie, no do Maxa mówię. Przemoc, daj spokój. Słuchaj, chciałbym, żeby każdy mógł decydować o sobie, żeby była wolność. Skoro mogę prowadzić, puszczając kierownicę? Ja ci mówię, że wiesz, co się stanie, jeśli puścisz kierownicę. Nie mówię, że jesteś w stanie prowadzić. Okay. Ale możesz puścić kierownicę, na przykład przytrzymać nogami, wiesz, możesz, jeśli chcesz coś takiego zrobić. To wyciągam pistolet i strzelam do Maxa.
Ale chwila, ja mam... Ja wiem, ale ty masz, tak. Słuchajcie, musimy to rozwiązać, dlatego że Max jest trochę też zagadywany, ale rzeczywiście trzyma jednak broń przy twojej głowie. Masz też plan. Myślę, że załatwimy sobie to testem zmysłów. Kto wyrzuci więcej, ten ma prawo pierwszy zareagować. Max, już nie masz punktu żetonów, prawda? Nie, tylko jeden oddałem. Tak się bawiłem nimi. Dobra. Zmysły. To masz jeszcze? Mam dwa, no. Dobra. Możecie użyć, jeśli chcecie oczywiście. Czy zwykły test? Zmysły dwoma kostkami. Tak jest, po prostu. A żeton powoduje, że mogę jeszcze jedną kostką raz rzucić. Nie jeszcze jedną kostką, możesz powtórzyć rzut cały. Okej. Albo dodać sobie plus jeden wcześniej. Albo użyć szczepu. A nie, to jest nakierowanie szczepu. Nie chcę sobie dodawać. Będę ewentualnie... Dobra, dawaj, to poproszę. Dwójka. 9. Aha, 6 i 3. Słuchaj, zobaczyłeś, co on robi? Rzucam jeszcze raz. Kurde, dobrze, oczywiście, tak. Nie daję za wygraną. Ale tu była szóstka. 9. Tu była szóstka, nie? Tak, była jedna. Widzisz, co robi? Bardzo sprytnie. Wyciąga broń. I co się dzieje? Rozbrajam Maxa. I co robisz? Rozbrajam Seweryna. Strzałem w tą głowę. O, czekaj, ale to jest strzał. Albo możesz szybko zareagować strzałem, albo on strzeli. Okej, okay, strzelam. Dobra. Kierowca zostaje postrzelony. Samochód zaraz wpadnie w poślizg. Niestety zamalował przednią szybę. Marcela, łap za kierownicę. Ja... Ręka. Co robisz? Łapię za kierownicę, chociaż jestem beznadziejnym kierowcą. Chociaż jestem beznadziejna. Mam minus jeden w prowadzeniu. No, trudno, zostałaś wybrana drużynowo. Słuchaj, potrzebujemy test prowadzenia. A dlaczego nie odejmowaliśmy jeden od rzutów? Tobie jeden odejmowaliśmy. Jedną kostkę. Z racji ran. Max jest ranny. Rzeczywiście. Poczekajcie, to były dwie piątki, tak jak czy był remis. No to powtórzmy ten rzut. Rzeczywiście zapomniałem o tym minus jeden. To powtarzamy ten rzut na te zmysły. Powtarzamy. Jeszcze raz. Bo musi ktoś wygrać. Czyli, czekaj, ja mam to teraz samo. Rzucić tak, jeszcze iloma raz na kostkami. Zmysły. Słucham? Iloma kostkami? Kostkami na inteligencję masz dwie. Do zmysłów dodajesz zero. Ale mamy minus jeden do wyniku. Dobra. Do wyniku. Dodaję... Plus jeden, dobra. No zacznijmy od... Ale to już będzie jedna kość. To będzie jedna kość. Nie ma, dobrze. Co? Okej. Dobrze. Plus jeden, minus jeden. Znowu jest szóstka. Musi być wygrany w tej sytuacji. Nie, czekajcie, wiecie jak zrobimy? Zawahałeś się i on się zawahał. Wyciągnąłeś broń za siebie, trzymasz mu na bebechach, ty na głowie, żaden z was... Znacie się od lat! Żaden z was jednak nie strzelił. Cofamy troszkę fabułę. Jedziesz dalej, kierujesz nogami i lewą ręką. Dawaj. Oni się zaraz pozabijają tutaj. Łapię tą jedną rękę za kierownicę i mówię, Seweryn, spokojnie, zatrzymaj się, porozmawiajmy. On pędzi. Nie zatrzymuje się. Nie. Jaki jest twój plan, Seweryn? Co ty chcesz zrobić? Ja chcę dojechać na miejsce i mam nadzieję, że za kilka minut tam będziemy. Jesteście pewni, że on się nie zatrzyma. Okej. Okay. 20 milionów? Patrzę się na Marcela. 20 milionów? Jedziemy na komisariat. Jedziemy na komisariat, mówi. Przekonuję Maxa, żeby odłożył broń. Mhm. Jeśli któryś powie, że Max, strzela, to strzeli. Ja strzelam. Ale do kogo teraz? No jak do kogo? Dobra, strzelił. Słuchajcie, czyli znowu. Łapiesz za kierownicę. Bardzo ciężki manewr. Ogromna prędkość, duży, ciężki samochód. No wyrzuć szóstkę. Wyrzuć szóstkę po prostu. Na jednej kostce. Piątka. Niestety, auto, moi drodzy, wpada w poślizg, przewraca się na bok. Chciałbym od waszej trójki test wytrzymałości. Piątka, nie stracicie przytomności. Odporność. Dodajemy sobie plus jeden? Tak. Dobra. Uderzyłem o drugą kość. Sześć. Jest też sześć? Jedyneczka. Bardzo ładna.
Jest szóstka? Jest. Ocknąłeś się, ocknęłaś się. Samochód koziołkowo wylądował w rowie. Nie wiecie, jak we dwójkę to przeżyliście. W środku Seweryn zastrzelony. W środku Wiśniewski nieprzytomny. Głowa rozwalona. Oboje mieliście szóstkę. Tak. Ty jeszcze miałeś plus jeden, minus jeden, szóstka? Ale też miałem minus jeden za tak, cały wiem, czas. Ale jeszcze dodałeś, okay. Więc i wytrzymałeś dwa. Ile masz wytrzymałości? Też dwa. Potrzebuję do sceny. Raz, dwa, trzy, to ty. Wyczołgałeś się jako pierwszy. Wychodzisz z samochodu i widzisz Maxa stojącego z teczką, z wsadzonym dyskiem do środka. Co robisz? Max, co robimy? Musimy działać razem. Obalmy to. Przekażmy te środki prywaciarzom, żeby jak poprawić. Będzie wyglądał ten świat? Lepiej. Lepiej. Ludzie będą wolni. Wszyscy będziemy wolni. No dobra. Zgadzasz się na jego... Chcę takiego świata dla swoich dzieci. Tylko się zapytam, zgadzasz się na jego... Czy to jest podstęp to, co mówisz i już zaraz uszczelisz głowę? Nie. Nie, powiedz mi teraz, czy zgadzasz się na to? Tak. Zgadzasz się na to. Proszę Państwa, okazało się, że te 20 milionów daliście radę za pomocą swoich kontaktów też przekazać prywaciarzom. Środki zostały wykorzystane na dozbrojenie, doposażenie i przeprowadzenie tak na tak ogromną skalę akcji obalenia rządu, jakiej jeszcze nie było prawdopodobnie na świecie. Dzięki waszej dwójce i waszej decyzji tego jednego dnia obaliliście, właściwie prywaciarze obalili rządy PZPS. Gratulacje. Zanim obalili rządy, dostałem medal pośmiertnie. Słuchajcie, wielkie brawo, brawo dla was, brawo, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Dziękujemy. Seweryn niestety, znaczy pośmiertnie. Ale dostaniesz. Kurczę, wiesz co? Właściwie tak, bo ten świadek został doprowadzony. Tylko Rosiński wcale nie chciał zeznawać. Absolutnie, wcale nie, więc jego zeznania nie doprowadziły do zwalczenia prywaciarzy. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję. Z przyjemnością wam też powiem, inne drogi, jakie mieliście do rozwiązania tej sprawy i tej sytuacji, albo w ogóle co się stało innego. Rosiński był rzeczywiście człowiekiem, jak zobaczyliście, zajmującym się finansami prywaciarzy. Więc zdobył ogromne pieniądze, zdefraudował je, wziął dla siebie, uciekł z Trójmiasta. Ale wiedział, że prywaciarze będą go gonili, więc kontaktował się z partią, żeby partia go chroniła. Ale też nie chciał oddawać się w ręce partii absolutnie, więc wiedział, że musi jakoś to wymyślić. Natrafił na człowieka, na Stefana Żukowicza, który był złudząco podobny do niego i jeszcze miał paszport tymczasowy z uwagi na swoją pozycję. Udał się z nim do domu, zastraszył go, żonę wziął jako zakładniczkę, wydłubał mu implant, wszył go sobie, dlatego że miał też wykształcenie po rodzicach. Rodzic był lekarzem, matka była sanitariuszką, wiedział, jak to zrobić. Czekał w tym mieszkaniu i powiedział Żukowiczowi, z kim ma się skontaktować, czyli z sekretarzem, gdzie ma się udać i ma czekać na spotkanie. Ale nie musi się martwić, dlatego że wkrótce przyjdą ludzie, którzy go odbiją, że go uratują porywacze. Dlatego zdjął łańcuch z drzwi i czekał. Nie dowiedzieliście się jednego, tego, że recepcjonista zdążył jeszcze przy tych dwóch zamachowcach zadzwonić do pokoju, powiedzieć, kto przyszedł, a Franek powiedział, żeby absolutnie ich nie wpuszczać. Dlatego po rozłączeniu się został znokautowany i zamachowcy weszli na górę. Załatwili Franka, załatwili Żukowicza, ale nie sprawdzili, czy nie żyje. Byli pewni, odeszli. Potem się okazało, że człowiek żyje, więc tej samej nocy poszli, żeby go dobić. To nie była najlepiej przeprowadzona akcja ochrony człowieka w szpitalu. Ale wtedy się upewnili jednak, że już rzeczywiście nie żyje i zeszli wam z głowy. Bo gdyby jeszcze to było ciągnięte dalej, no to jeszcze by was śledzili, jeszcze mielibyście ich na karku, strzelanie na ulicami miasta, różne rzeczy miałem przygotowane. Tak samo jak w ogóle pościg za zamachowcem po szpitalu.
wiecie, bieg w zamykające się drzwi, windy, szukanie po podziemiach, tak zawsze te szpitale mają takie ciemne korytarze, nie? Podziemne. Ale bardzo ładnie, dotarliście w końcu do tego, że siedział w tym mieszkaniu, że coś tam było, prawda? Szukał, jak może wylecieć. Marzyło mu się życie w Madrycie, no ale pięknie go dorwaliście na lotnisku. Więc udało się go rzeczywiście złapać. Moje gratulacje, ale sama scena finałowa, co miałeś zaznaczone po drugiej stronie? Oczywiście, że nie przemyślałem tego wyboru. Co miałeś zaznaczone, co innego? Miałem zaznaczone co innego, ale rozmyśliłem się, jakby nie widzę wizji prywaciarza. Czyli byłeś po stronie partii? No tak, de facto. Tu rozumiemy, tak. Co było, tak? Był tajnym agentem, znaczy nie agentem, no po stronie prywaciarzy, chciał im jednak pomagać. Tu jasne? Ja też byłam po stronie prywaciarzy. Naprawdę? Naprawdę. A tu grała do samego końca. Jeszcze w tym aucie myślałem, że jednak, że powiedziałaś sama, jedziemy na posterunek. O kurde, to ładnie. Nie chciałam, żeby ktoś do mnie strzelał. To ładnie, że się wybronili, że się... Pięknie. No to słuchajcie, to podwójne gratulacje. Jeszcze raz, bardzo wam dziękuję. Gratuluję wam. Dziękujemy. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, że było troszkę emocji. Mam do was pytanie, czy zgodzilibyście się, żeby wasze karty poszły na cel charytatywny? Mam różne akcje, zbieramy na... Karta Maxa jest szczególnie piękna. Najlepsze karty. To są najlepsze karty z prywatnymi rysunkami. O. Proszę bardzo. Na mojej nie ma rysunków, ale oczywiście. Ale możesz to interesować jeszcze. Na mojej są bardzo. Mamy marker, leży gdzieś tutaj. Jeśli zgodzicie się autografy swoje złożyć, to na licytację pójdą, zbieramy jak zawsze na akcję Mosznowładcy, zapuszczamy wąsy na jesieni i badamy męskie jądra i sprawdzamy, czy nie ma raka prostaty. To jest to i kurde, i tyle. I jak? Co to było? No ekstra. Ekstra, ekstra. Pierwszy raz grałem, ale naprawdę super. Super zabawa. Super prowadziłeś, tak. Dziękuję. Także dziękuję ci bardzo. Ale się na tą francuską uparliście. Ja nie widziałem, jak ja mogę was przekierować na tego Żukowicza. Jednak jest adres, kurde, pojedźcie tam. Ale pojechaliście w końcu. Myśleliśmy, że ktoś z tych naszych... sekretarza albo komisarza pomaga nam wyeliminować. Tak, dzięki. O, super. Dobra. Tu gdzieś jest autograf, rozumiem? Na zdjęciu. Co? Na zdjęciu. Na zdjęciu jest, dobra. O, dziękuję pięknie. Magda, jak się grało pierwszy raz? Bardzo ciekawie. Dobrze. Bardzo dobrze. Ja się bałem bardzo ciebie. Bardzo dobrze się czułam. Jak miałem grać osobę, którą przesłuchujesz, to ja się bałem. Nie chciałem być w tej roli. Naprawdę? Tak. Ciekawe. Okej. To bardzo miłe. Bardzo twarda negocjatorka i tak, dyplomatka. Mm-hmm. Super. Dobrze się bawiłaś? Tak, oczywiście. Cieszę się. W takim gronie świetnie. Super, cieszę się bardzo. Jak zabawa? Super. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Michał, Marcin, jedna prośba. Tak. Czy jakbyś miał jeszcze chwilę, moglibyśmy się cofnąć do tej akcji w szpitalu, bo ja wziąłem ten karabin. To było dobre. To było dobre. Sprawdzimy, wiesz co, przeanalizujemy, czy powiedziałeś tak rzeczywiście. Czy wziąłeś, czy nie. Słuchajcie, dziękuję bardzo ludziom oglądającym na żywo albo na YouTubie. Też dziękuję publiczności, że się zebraliście tutaj, byliście z nami aż do tak późnych godzin. Dziękuję, Marcin, za chęć zorganizowania też sesji. Dobrze się bawiłeś? Fantastycznie. Bardzo się cieszę. Przyszedłem się tu dobrze bawić, więc cel jest wykonany. Bardzo się cieszę. W 200%. Dobra, to jeszcze raz. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Do widzenia, dobranoc. Dzięki. Cześć.